Siemanko, witam w 9 odcinku podcastu Jesteś z Boczkiem. Dzisiaj z Boczkiem jest Jacek Wysocki. Pierwszy po raz drugi. Witam. Masz się czuć wyróżniony. No, nie dziwi mnie to. Ktoś może powiedzieć, że to kolesiostwo, ale to szwagierostwo. Szwagierstwo, tak. Tak. Następnie chciałem podziękować wszystkim za pytania, bo było ich bardzo dużo. Fakt, że po odsianiu tych średnich pytań typu dokąd nocą tu ptajesz, albo nie, czy... Nie, no da właśnie, uważam, że lećmy hurtem. Albo czy to ale prawda, będziemy, czy to prawda, że Belly Boys myśli, że paraolimpiada to wyścig lokomotyw? Prawda. No to, że nie wiem, bo nie jestem, to, ale... To jest trochę takich fajnych pytań, na które postaramy się tutaj... No masz jakieś smaczki takie z tych mniej ciekawych? Coś się znajdzie. No to mówię, trzeba lecieć hurtem. No dobra, to możemy zacząć od takiego rozgrzewkowego pytania. Jedziesz. I do kogo jest pytanie? Do kogo? Mhm. Do nas. A, dobra. A są jakieś personalne? No coś się znajdzie pewnie. Co jest dla was wyznacznikiem stylowego driftu, driftówki? To bardzo cieszy. Znaczy, wydaje mi się, że wyznacznikiem takiej stylowej driftówki to jest indywidualność. Czy coś, co odróżnia go od takiego schematu, według którego wydaje mi się, że jest już trochę u nas w naszym środowisku taki schemat, jak się robi to auto i no, trzeba się czymś wyróżnić, żeby to auto robiło roboty już w tym momencie, nie? Mamy luźny dzisiaj, luźny odcinek z Cezarem. Ja nie ograniczam tematu jakby tego do naszej sceny, bo i tym bardziej do sceny samochodów stylowych, jeśli można tą scenę w obrębie, której się poruszamy, jeśli można ją tak określić, bo uważam, że jest mnóstwo fajnych samochodów, już nawet nie w Polsce, ale bo patrząc szerzej za granicą w Stanach, które są autami profesjonalnymi, mega performance'owymi i mają mega fajne koła, są obniżone i mają fajne zawsze oklejenia, nie wiem, jakieś pierdoły typu dach pomalowany właśnie w jakieś, kurczę, lowriderowe wzorki. Także mi się wydaje, że całokształt jakby, to w sumie to co powiedzieć na początku, chyba że każdy gdzieś tam pokazując przez to jak ten samochód wygląda, pokazując siebie, to de facto nie musi być auto tak jak może się prosto wydawać obniżone albo na szerokich kołach, czy na monoblokach, czy na skręcanych, czy na glebie, czy z bady, czy bez bady. Nie, właśnie chyba takie określenie ogólne, tak mi się wydaje, jak stylowe auto. To tak samo, znaczy to odnosi się ogólnie do samochodu, do tego jak ten samochód wygląda, jaki jest całokształt tego auta. No bo to mi się wydaje, że tutaj te detale robią robotę, nie? Takie, które nadają ci właśnie tego, że każdy kojarzy z tobą wtedy to auto, nie? Tak jak, nie wiem, zrobienie takie chłopaki w Belly mają, nie wiem, panterkę na zderzaku, czy... No mega zajebista opcja. Dla mnie bardzo, jestem trochę spaczony, bo jakby patrzę na to z dwóch stron, bo po pierwsze lubię obniżone samochody, a po drugie lubię właśnie gdzieś ten performance samochodów. I na przykład dla mnie bardzo mega zajebistym stylowym jest to GT86 czy tam BRZ, tego ziomeczka, co ma teraz zbudowane to profesjonalne auto w Max Racing. Drift Patriota. Tak, Drift Patriota. No, dla mnie to jest mega zajebiste auto. Wiadomo, że koła komuś się mogą podobać mniej lub bardziej, ale całokształt tego samochodu w tym momencie to jest po prostu, pomijając jakby te detale techniczne, że to jest tak perfekcyjne, to dla mnie kwintesencją tego samochodu w tym momencie, bez jakiegokolwiek oklejenia, jest to, że wnętrze jest srebrne, nie pamiętam komora, czy jest srebrna, czy nie, białe nadwozie, to jest dla mnie takie 100% jak w rajdówkach, buduje się samochody performance'owe, tam jest i jakieś body dołożone i jest tak stosunkowo niski,
mega mięsiste opony. Uważam, że to jest mega stylowe auto. I gdzieś tam ten całokształt. On ma auto performance'owe mieć. Takie zostaje. Nie jest mega kozą, co mi się osobiście podoba i uważam, że to też gdzieś tam idzie. Ono jest takie w punkt w sumie, nie? Że nie jest za wysokie, za niskie, tylko no widać, że takie no tak. Do sportu. No, to... no ale widzisz, ale trochę już odbiega od takiego naszego sprzed paru lat kanonu tych raków, jak to się określało, tak? Nie obrażając nikogo. Ja pamiętam, że my kiedyś właśnie w sumie jak ostatnio rozmawialiśmy, to był temat, który mi umknął, bo pytałeś, jak to się zaczęło i to może gdzieś tam jest związane trochę z tym tematem, czy auto jest stylowe, czy nie. Kurde, pamiętam jak, nie wiem, byłem dosłownie w wieku Alexa, nie wiem, miałem może z 10, może z 11 lat, nie wiem, jakaś sobota, niedziela i leżałem z tatą, coś oglądałem w telewizji, no to kurde, przecież to było x lat temu, tam były, nie wiem, dwa, może trzy kanały. I był jakiś test samochodów. Ja nie pamiętam, nie chcę skłamać, co to było za auto, ale było to niby auto sportowe. I pamiętam tylko coś takiego, jak mi tata powiedział, co to jest za auto sportowe, że te koła takie małe, tam taka przerwa jest między tym kołem i błotnikiem. I jednak, bo drift ogólnie i to, co my robimy, jest... no wiem z autopsji, bo znam ludzi, którzy może nie wyścigami się zajmują, ale przygotowują na przykład auta rajdowe, takie profesjonalne, na dworze na cały świat. I drift... Zresztą ostatnio nawet słyszałem takie określenie takiego vloga u driftowego nerda. Nie wiem, czy oglądałeś. Czy drift to jest disco polo motorsportu? A to nie widziałem tego. Ja nie wiem, czy on to też usłyszał od kogoś innego. Natomiast wydaje mi się, że w rozmowie gdzieś tam na Kielcach, jak byliśmy na Drift Open ostatnio. Ja chyba jakieś takie hasło rzuciłem, bo tak mi się wydaje, że jest to trochę disco polo motorsportu, bo tak jak disco polo ktoś tam może lubić, tak samo drift jest, jeśli chodzi o motorsport, lubiany w zamkniętym gronie, bo ludzie, którzy rzeczywiście zajmują się takim, powiedzmy, klasycznym motorsportem, czy nie wiem, rajdy, rallycross, wyścigi, jakaś taka forma zawodów, no dla nich niby to nie jest taki typowy motorsport, bo nie jest to na czas, nie jest to typowo wykorzystywanie jakby maksymalnych przyczepności kół do uzyskiwania jak najlepszych wyników, to jest trochę co innego. A z drugiej strony, co jest fajne, to trzeba pamiętać o tym, że większość kierowców i rajdowych i w ogóle wszyscy mają zawsze zajawkę, nawet ktoś siedzi golfem, czy ktoś siedzi jakimś autem, kurczę, nie wiem, Evo, jakieś kalotesy, no to jarają się, jak latają sobie bukami. Czy to jest auto przednio, czy tyle napędowe, gdzieś tam zawsze, nie dla fanu, ale łapią za ten ręczny, a dobrze wiem, nie będę przytarczał, że są osoby, które, kurczę, latają pod Tesco w zimę, tak? I to jest taka zajawka, więc dla mnie auto stylowe nie tylko musi być w drifcie, może być wszędzie, kurczę, w wyścigach, no, tak jak Adam buduje te rajdówki, no to są... Tam nie ma gleby, ale no, kurczę, no są świetnie zrobione i to jest takie stylowe, spójne i... kurczę, konsekwentne, nie wiem. Teraz możemy tu podjechać pytaniem, które w sumie może będzie kontynuowało to, o czym rozmawialiśmy teraz. Jak ewoluował wasz pogląd na temat stylu? Ojej. To jest skomplikowane pytanie, weź jeszcze raz. Jak ewoluował wasz pogląd na temat stylu? A mi się wydaje, że to w sumie cały czas chyba ewoluuje, nie? Jakby to nie jest coś, co już się zrodziło w głowie i zostało jednym jakimś pomysłem jedziemy wszystkie swoje auta, tak? To chyba cały czas w momencie, kiedy obserwujesz scenę, czy w Polsce, czy za granicą, to co chwilę coś nowego się pojawia i to ewoluuje samo z siebie też, nie? Nie wiem, ja akurat mam... Ja mam taki moment przejściowy, że w sumie jak zobaczyłem w ogóle pierwsze zdjęcia z Racing i zobaczyłem, że w Polsce są takie auta obniżone i jakieś tam to były chyba pierwsze spoty, te nielegalne czy coś, no to jarałem się w ogóle, że są samochody takie poniżone na glebie i w ogóle, że to się dzieje w Polsce. Ale gdzieś z tyłu zawsze był we mnie jakiś tam performance, jakieś wyścigi motocyklowe, coś i lubiłem taką sportową stylówę i moje Evo, jak ktoś pamięta, no to nie, na pewno nie było typowo racingowym autem, jakby
teraz Altrace jest bardziej jakby koncepcją otwartą chyba na różne Ja w ogóle pamiętam moment, jak ty się pojawiłeś na racizmie i jak potem zostałem moderatorem, to gdzieś trafiłem na ankietę twojego samochodu. Mm. I tam faktycznie było tak, że jakoś tam minimalnie chyba głosami to Evo się dostało, bo wtedy to był jeszcze taki moment, gdzie faktycznie racizm był nastawiony na takie typowo stensowe samochody, tak? A gdzieś ty wjechałeś takim setupem bardziej rejsowym. No kurde, trakowym, no, nie? No ale to... wiesz, no to było, to, no może tam nie było super zajebiste zawieszenie za 30 tysięcy złotych, tylko było jakiś tam standardowy gwint HSD, no ale, ale jeździłem tym autem, nie podwyższając, tak, z tą dokładką Voltexa, jeździłem, kurczę, na Łężu, pamiętasz, byliśmy razem i to było no to był taki setup i on może nie też został tego stworzony, bo ten samochód wciąż był, można powiedzieć, seryjny, bo poza tam jakimiś delikatnymi modyfikacjami podnoszącymi moc, tam nie było wielkich modyfikacji, żeby uczynić to auto super torowym, tak? Natomiast no, stylowa taka mi się bardzo podobała i akurat jeśli chodzi o to ewoluowanie tego stylu u mnie, no to ja miałem taki jedyny moment przełomowy, jak sprzedałem Evo i miałem E36, no to rzeczywiście wtedy po raz pierwszy tak z tych stylowy sportowej przeszedłem w coś, co jest rzeczywiście autem obniżonym. No właśnie, bo to był w sumie pierwszy czas, gdzie tak naprawdę miałeś taką konkretną glebę, nie? Gdzie już... No mniej czy bardziej konkretną, ale powiedzmy naciągi pierwsze, tak? I po raz pierwszy takie naleśnikowate opony, chociaż już teraz się przekonuję, że jakby podobają mi się naciągi w tych autach driftowych, ale chyba wolałbym wyższy profil, bo podoba mi się, jak nawet ten naciąg jest taki, że to koło jest wyżej. Nie chodzi mi o podnoszenie samochodu, tak bardziej mi się to właśnie kojarzy z performancem. Spas do opony. No może nie aż tak, ale tak jak miałem na przykład w IS-ie z przodu te semi-sliki, no to one nie pozwalały aż tak spasować błotnika z kołem, ale kurczę, no podoba mi się taka stylowa. Może nie aż tak ekstremalnie, że podniesiony przód, ale gdzieś tam, no tak jak na przykład z tyłu mam na 11,5 cala Feldze 245-35 oponę, no to ona no jest naciągnięta tak, że naprawdę w 80% przypadków ona nie dochodzi nawet do tych stopek, czy jak to się tam nazywa. Zwykle są mega niedociągi, ale ona jest wysoka, tak jakby konstrukcyjnie ten rozmiar na tej oponie powoduje, że ona jest wysoka i mi się podoba trochę tak bardziej, jak to mięso widać. Natomiast no, to u mnie tak tylko wtedy ewoluowało. No, ale na przykład ogólnie jeśli chodzi o stylówę samochodów, o ewoluowanie, to kurczę, nie wiem, czy mi kiedyś się złamał i chciał mieć R-Ride'a, no nie wiem. Chciałbym mieć R-Ride'a, jakbym miał jakieś takie naprawdę mega dojebane auto. W jakimś takim daily fajnym, to chyba bym poszedł w jakiś R-Ride. Nigdy nie miałem, ale zawsze gdzieś tam myślałem o tym, że w sumie fajnie by było mieć takie autko, które, nie wiem, jedziesz sobie z rodziną, podjeżdżasz na parking pod Lidla i sobie kładziesz Niby tak, ale widzisz, znowu u mnie to poszło w stronę taką, że na daily to chciałbym mieć mega, nie, jakąś tundrę czy coś dużego na dużym kole, a no nie wiem, chciałbym zobaczyć takie naprawdę, jak ktoś mi pokaże auto, które przy podniesionym erze jest na takiej wysokości bezpiecznej do przejechania przez próg zwalniający, a na opuszczonym kładzie się, a nie to, że można sobie opuścić na taką fajną wysokość, a na maksymalnej jest japa, nie? To wtedy się przekonam. Znaczy, może nie, tak no jest. Są takie setupy. No nie wiem, może są tylko... ja nie widziałem. Słyszałem tylko od Adriana, że rzeczywiście jakby chyba kurczę, albo chyba jakby na którymś Vortex, albo o Rosji mówił, cholera, nie pamiętam. To mówił mi, ty mówi, kurde, naprawdę, oni mają tak ustawiony ten R-Ride, że on służy do tego, że może naprawdę mega wysoko podnieść, to znaczy, że jest troszeczkę większa japa, żeby przejechać przez próg zwalniający, a ta wysokość do jazdy jest naprawdę taka fajna. No nie wiem, no z R-Ride'em, kurde, nie wiem, czy mi się przełamał. Nie, ja jakoś z tyłu głowy mam
takie te pierwsze mity, że te rajdy to w zimie się psuły, że coś tam zamarzało. Nie wiem, nie znam no się. To już chyba tak nie działa. Ale wiesz co? Może te pierwsze, ale wiesz, teraz przecież te systemy szczerze, to są zaawansowane. Są ja jakieś wiem, ale... Rexy czy coś, to już jest... Ale właśnie powiem ci na przykład... Przecież zobacz, Majki ma powietrze no i w tej MC, tak? Nie wytykając nikomu. I był w stanie sobie gdzieś tam bokami nawet po pszczółkach polecieć. Nie no, i... mega, super, tylko nie wytykając komuś, ile taki R-Ride jakiegoś tam R-Rexa, czy jak to się nazywa, kosztuje. Myślę, że za tyle pieniędzy można kupić mega zajebiste zawieszenie już naprawdę takie, że wsadziłbyś do jakiegoś, przytaczałem ci chyba ostatnio nawet, nie wiem, Evo 7 RS-a i możesz przez progi zwalniające jechać, nie wiem, nie zwalniając, tylko przyspieszając, tak? I, no, ale nie wiem, to nie masz to, wtedy gleby, nie? No, no wiem, ale no właśnie nie wiem, czy, nie wiem, czy czułbym się usatysfakcjonowany, jakbym wydał mega dużo pieniędzy na takie zawieszenie. No kurczę, nigdy nie jechałem takim dobrym airlidem, czy ono jest takie, że jest jakieś odczucie, że to zawieszenie lepiej pracuje niż seryjne, a można sobie obniżyć, czy to jest tylko po prostu... Ja ci nie powiem, bo ja też nie jeździłem nigdy. Kurde, nie wiem. No nie, nie w tą stronę nie też wiem. Też nie jechałem raz czyżyka GSM, ale to w sumie po pustym placu po lotnisku, więc tam nie no, miałem czyżyk jakichś chyba, wrażeń. Ale czyżyk ma chyba tak jeszcze takie te starsze typy airlida, tak? Znaczy, on to chyba ma jakiegoś tam customa, nie? Mm-hmm. Chyba Muppet chyba mu robił tego. No ja to ewoluowałem tak, że naprawdę strasznie chciałbym mieć mega jakieś auto. To pozerka straszna, ale takie nigdy tego nie będę pewnie używał. Do, wyglądające jak mega terenowa, w sensie jakiegoś mega pick-upa na mega wielkich kołach, nie wiem, 40-42 cale. No ale tundra, to mówisz pod kątem tego, żeby sobie wozić na lawecie samochód też, nie? Więc to... Też inne daily by ci nie dało takiej możliwości, nie? No nie dałoby, nie dałoby. No, ale widzisz w sumie na daily, kurczę, jakiś, nie wiem, duża limuzyna na R-Ride'zie, może. No ale, wiesz co, ja patrzę na trochę przez pryzmat tego, jak... Może to też zależy od punktu widzenia, jakby do czego potrzebujesz samochód. Bo ja nawet na daily niby nie potrzebuję jakiegoś wysokiego samochodu, bo jeżdżę, kurczę, wiesz, sam 13 km. Po normalnych drogach, ale jak gdzieś wjeżdżę na jakieś, nie wiem, dziwne ulice w Warszawie, czy w jakieś krawężniki, czy w dziwne miejsca, nie, albo nie da się gdzieś zaparkować, a ja sobie mogę takim autem jak teraz Nowarą wjechać w sumie no, niejednokrotnie jakieś tam trawniki, dostać mandaty, no to też trochę powoduje, że nawet nie myślę o takim aucie na R-Ride, bo w sumie auto, którym trudno się porusza po mieście, daje mi trochę większe możliwości właśnie w takich dziwnych sytuacjach. No może kiedyś. Dobra, to lecimy dalej. Co sądzicie o tym, że na polskiej scenie grassrootowej jest tendencja, w której kładziony jest nacisk na glebę i dobre koło, a nie do końca na poziom jazdy? To, co sądzimy? To jest do ciebie pytanie. Do mnie? Co sądzimy? No? Znaczy nie jest chyba tak. No. Nie, oczywiście, że jest tak. No, nie do końca nie, chyba. Nie, jest tak, bo nie kładziemy żadnego nacisku na poziom jazdy. Taka jest prawda, nie oszukujmy się. No nie. Nie wiem, nie weryfikujecie przy zgłoszeniach na Next Level, czy ktoś umie jeździć? Nie. Nie, w żaden sposób? Nie. Nie, nie, naprawdę. Całkowicie pragmatycznie mówię, jak to wygląda w przypadku Next Level, bo nie wiem, jak wygląda to na innych eventach czy wydarzeniach, które się odbywają w Polsce. Przychodzi zgłoszenie i widzimy zdjęcia. Poza tym, że większość tych osób kojarzymy i wiadomo, dzisiaj jest internet i gdzieś tam można pewne rzeczy sobie zobaczyć, jak takie auto wygląda, wyglądało, czy kim jest ta osoba. To nie oszukujmy się, no nie weryfikujemy w żaden sposób poziomu jazdy, albo poziomu skilla. Ale wiesz, dla mnie to nie są zawody, to raz. Tylko, że też nie jest tak, że na polskiej scenie jest kładziony nacisk, bo jakby oprócz Next Levela jest masa innych imprez, na których można jeździć, tak? Jakby Next Level nie jest jedyny, jeśli tam się nie dostaniesz i faktycznie nie chcesz... A kto zadał pytanie? Mogę zadać pytanie? Kto zadał pytanie? Jakub Golec Junior. To przepraszam, Kuba, że cię nie znam. Może pytanie, bo może łatwiej by mi było odpowiedzieć, gdyby to była bardziej znana mi osoba i bym skojarzył kontekst. Natomiast zakładam, że może chodzić o to, że mówi się, że na Next Levelu się nie jeździ, tylko się stoi. No bo myślę, że taki może być podtekst tego pytania.
To pytanie myślę, że dobrze było, żeby odpowiedział ktoś, kto jeździł na Next Levelu, bo jestem ciekawy, co by powiedział. Bo z tego, co wiem od ludzi, którzy uczestniczyli jako kierowcy w eventach next levelowych, no to z tego, co raczej wszyscy mówili, to się wyjeździli. No, nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na... Okej, na pierwszym evencie na Pszczółkach były kolejki spowodowane pewnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o kolejkę, natomiast nie słyszałem, że ktoś się nie wyjeździł albo jeździł za mało. Wręcz chyba nawet o tym wspominaliśmy ostatnio, kurczę, osoby z zagranicy mówiły, że jeździły na, wiesz, wielkich imprezach i tam w pewnym sensie jak na zawodach, tak? Czekali godzinę, dwie na to, żeby wjechać sobie na jakiś tam określony czas, a no, nawet ostatnio jakieś vlogi oglądałem, że w Anglii, czy nie pamiętam z kim rozmawiałem, że w Anglii chyba wciąż jest tak, że masz jakieś transze kierowców, którzy wjeżdżają w konkretnych godzinach sobie pojeździć. To kurczę, może zadajmy pytanie, czemu tak robią, czemu płacisz za dzień jazdy. To nawet Gobla mówił, nie? Że w Stanach może. Tam było to, że jak nie trafiłeś w któreś godziny, to już nie pojeździłeś, właśnie. Nie? Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki, bo mówię, ja jakby personalnie jako współorganizator Next Level odbieram to personalnie, to pytanie, jeśli chodziło o co innego, to przepraszam, że tak to interpretuję, natomiast ja odbieram to jako podtekst, jako pytanie, które ma taki kontekst dotyczący właśnie tego, że mówi się, że na Next Levelu się nie jeździ, tylko się stoi. No, mam nadzieję, że te auta wyglądają fajnie i wydaje mi się, że uczestnicy jako kierowcy jeżdżą. Nigdy nie robiliśmy żadnych przerw technicznych. Jedną przerwą techniczną to czy był jakiś nieszczęśliwy wypadek, czy przerwa, która polega na tym, że robiliśmy przejazd wszystkich aut i wspólne zdjęcia na torze. Natomiast nie weryfikujemy samochodów, znaczy inaczej, weryfikujemy samochody, nie weryfikujemy kierowców pod kątem ich doświadczenia czy poziomu jazdy. Zresztą kurczę, no, pytanie w zasadzie jest trochę nietrafione albo błędnie zadane, bo Drift Open de facto jako zawody, w których miałem okazję też raz wziąć udział, też nie weryfikują poziomu kierowcy, który się zapisuje, tak? Możesz pojechać w zasadzie bez doświadczenia i się dostać bez żadnego problemu. Znaczy, ale jeszcze wracając do tego pytania, no bo jednak trzeba mieć świadomość tego, że jakby wy nie kreujecie w jakimś sensie sceny tej grassrootsowej, że nie jesteście jedynym eventem, jedynym, na który można pojechać i jak się nie dostaniesz, to nie masz już gdzie jeździć, tak? Bo no tak. Na przykład chcesz mieć wyżej przód i liczy się dla ciebie jakiś tam performance, a nie tyle styl, czy twoja, nie wiem, technika jazdy, czy cokolwiek, tak? I znaczy to, nie można patrzeć na to w ten sposób, tak? Że Next Level nie jest jedynym grassrootsowym eventem, no bo można powiedzieć, że Sedius, HTG czy inne, to też jest w jakimś sensie grassroots, tak? Ale no bo w ogóle to określenie grassroots to jest takie trochę nadużywane, mam wrażenie. Ja nie lubię tego określenia, bo to jest tak subiektywne. Ja osobiście uważam, że tak jak stylowe auto może być dla ciebie, kurczę, wiesz, pomalowane na Kawasaki Green i z jakimiś pierdołami, które ci się podobają, a mi się to może nie podobać, tak samo dla mnie inne może być fajne, a tobie się nie podobać, tak samo dla mnie określenie grassroots może być mieć inne znaczenie, a dla ciebie inne. Totalnie, wydaje mi się, że naprawdę to jest takie trochę nadużywane i to pytanie brzmiało, konkretnie chodziło o Next Level, czy po prostu ogólnie? Nie, ogólnie? Scenę, no. Kurczę, no w sumie tak jak powiedziałeś, jeśli chodzi o Polskę, mamy ten plus, że może mamy deficyt torów, ale wydarzeń nie jest wcale tak mało. No nie. W zasadzie myślę, że jakby się uprzeć i spróbować pojeździć na każdym wydarzeniu, które mogłoby się odbyć w tym roku, to myślę, że pieniędzy mogłoby zabraknąć, bo naprawdę prawie chyba co tydzień by się coś odbywało, tak? No może przesadziłem, ale naprawdę często, a to nie jest tanie i no wbrew pozorom jest tego sporo. Także no jeżeli nie jest to personalne, no to czy ktoś gdzieś weryfikuje? Też nie wydaje mi się, żeby ktoś to weryfikował. Mówię, najlepszy przykład, kurczę, no na Drift Open wysyłasz zgłoszenie, na zasadzie musisz się zarejestrować na stronie, jest informacja o tym, że zaczęły się zapisy, zapisujesz się, zdążyłeś, jedziesz. No to nikt tego nie weryfikuje.
to raz, dwa, powtarzam, naprawdę. Sam musisz siebie zweryfikować. No nie? Sam siebie weryfikujesz, albo sędziowie cię weryfikują. Natomiast no. Ja powtarzam, że to nigdy nie były zawody. To, że fajnie się jeździ w parach, myślę, że każdy to potwierdzi, nawet kto nie miał okazji jechać w parze. Ja jestem, no nie wiem, może zbyt mało doświadczony, może zbyt mało jeżdżę jak w parach, jakby jako, jak jadę pierwszy, super, uwielbiam, mogę jechać szeroko, wąsko, tak jak usłyszę, natomiast nie mam takiego doświadczenia albo nie potrafię tego zrobić tak, żeby dojechać kurz, tak jak tym, ktoś tam dojeżdża autami, Aren, Kuba, Szesz, ktokolwiek. To jest świetne, tak? To jest świetna zabawa i tam chyba każdy, kto czuje się na siłach, wiesz, te swoje doświadczenia, znaczy nabiera doświadczenia i wiesz, i skilla łapie. Weryfikujemy, tak też, jeśli możemy to ograniczyć do next levela, no to weryfikacja jest jakby tylko i wyłącznie taka subiektywna, oczywiście aut, które się dostaną. A trochę subiektywna tych, którzy mają okazję pojechać na kampa, no bo to jest jednak trochę inny klimat. Kamp od początku jakby, no bo pamiętasz jak kamp w ogóle, kamp przecież de facto był po Bacon Matsuri, pierwszym wydarzeniem, gdzie Bacon Matsuri to był tak... No bo to był taki trening w sumie, nie? Też tego Matsuri, no nie przepadam osobiście za tym określeniem, ale... Bacon Matsuri był takim treningiem, gdzie pojechaliśmy sobie w kilka osób, potem się pojawił pomysł, żeby zrobić tego kampa i pomysł był taki, chyba jak gdzieś tam, no nieważne, ktoś rzucił hasło, że zróbmy kampa na zasadzie spotkajmy się w gronie ludzi, których znamy gdzieś tam na koniec roku, na koniec sezonu i spędźmy ten weekend kurczę na torze, w namiotach i taki był pomysł i dlatego tutaj rzeczywiście trochę jest ta zamknięta weryfikacja, ale nikt nigdy nie weryfikuje chyba tak naprawdę doświadczenia albo nie wiem, zdobytych punktów czymkolwiek, czy lat od kiedy ma prawo jazdy samochód. Teoretycznie to jest ciężkie do zrobienia, nie? To co musiałbyś zaprosić te osoby, które chcą się zgłosić no, i pokaż zrobić. Jak jeździcie, nie? No bo to nie da się, no realnie. No realnie nie, no realnie nie. Mówię... Jak jesteś tak zupełnie całkiem nowy na scenie, no to ciężko jest zweryfikować ciebie, jak jeździsz, tak? Czy sobie poradzisz? To pytanie musiało być bardziej rozwinięte, bo nie wiem, jaki jest kontekst tego pytania. Dobra, jak już jesteśmy przy temacie kampa, to mamy tutaj takie pytanie, jak dostać zaproszenie na kampa albo inną fajną imprezę? O Jezu, sam nie wiem, naprawdę. Kurczę. To chyba... Nie, no, wiem, okay, no bo, nie, dobra, bo wiem, w sumie kamp opiera się na kierowcach z głównej imprezy Next Levela w dużym stopniu, no, tak? W dużym stopniu tak, ale niestety prawda jest taka, że kamp jest zamkniętą imprezą, na którą de facto trzeba być zaproszonym. No, musimy się znać. Wiadomo, że jest tam sporo osób, z którymi... Ktoś z uczestników bądź z nas może się mniej lub bardziej znać. Natomiast no generalnie jest to na tą chwilę była i myślę, że zostanie taką zamknięta impreza, na którą no trzeba w pewnym sensie gdzieś tam się poznać. No. Next level stania. Pamiętacie taki wynalazek? Jest szansa to powtórzyć? Kurde, no był taki plan na 2020. Tak, a tu w Słomczynie jest jakaś opcja, żeby to zrobić? Kurczę, jakieś miejsce? Jest. Znaczy, no, jakby sama koncepcja Next Level Stania uważam, że jest fajna, tylko oczywiście no, była niedopracowana pod wieloma szczegółami. Wiele szczegółów nie zostało dopracowane. No, nie mieliśmy siły się zająć tym i słuchajcie, no, prawda jest taka, że jakby Next Level Stania odbył się trochę tak na freestylu, był pomysł, a trzeba było to jeszcze zorganizować, nad tym zapanować. Był to nasz pierwszy raz na pszczółkach. No. Pierwszy raz samodzielnie, niezależnie i wszystko mieliśmy W sumie na drugich pszczółkach też nie było za bardzo miejsca, żeby to zrobić, nie? No po pierwszym evencie na pszczółkach okazało się, że potrzebujemy więcej miejsca dla kierowców i tam nie było możliwości zorganizowania Next Level Stania. Natomiast de facto, kurczę, Next Level Stania zrobił się przed wjazdem na teren obiektu, bo było tam mnóstwo bardzo fajnych samochodów i to w ogóle było też świetne, bo ten Next Level Stania, który odbył się w 2019 roku,
No to było świetnie odebrane w ogóle przez kierowców. Wiele osób z zagranicy komentowało, że w ogóle zajebiście, że ludzie w ogóle właśnie z jakimiś autami stensowymi czy jakimiś fajnymi przyjechali, to jest taki fajny klimat. W sumie taka odskocznia była, że możesz sobie chwilę przerwy zrobić od patrzenia tam i się przespacerować. No, oczywiście, nie? To dużo osób o tym mówiło. Spoko. No tym bardziej, że tam fajne samochody przyjechały wtedy. Więc. A czy zrobilibyśmy coś takiego, kurczę, z wielką chęcią? No, plan był taki. 2020 miał być Słomczyn. Słomczyn to myślę, że poza Poznaniem jest naprawdę chyba jeden z większych takich obiektów torowych. Infrastruktura już w zeszłym roku była bardzo fajna, natomiast to się wszystko cały czas poprawia, rozwija i tam są możliwości bardzo duże. To czas pokaże. W tym roku to też pozostaje kwestia, jakiej skali będzie można zrobić imprezę. No tak, to niestety. To każdy mi się zdaje sobie z tego teraz sprawę, że wszystkie wydarzenia, nawet z Fidżim ostatnio rozmawialiśmy tutaj razem we czterech z Kubą i Zarkiem, że tam na czacie, że jakiś Fidż znalazł informację, że już się festiwale przekładają na następny rok. Kurczę, nie wiem, ja staram się patrzeć optymistycznie w przyszłość. Akurat moment, kiedy w ten weekend Pset wrzucił wideo z kampa, to był taki, że po prostu ja siedziałem to chyba 1:30, odpisywałem Finom, Szwedom, stajem, rozmawiałem, po prostu wszyscy pisali, wiesz, były wielkie burze mózgów. Wygląda to wszędzie różnie, każdy chciałby już nawet nie chodzi o takie puste tam wrócić do normalności, ale no tak przyziemnie po prostu, wiesz, pojechać, spotkać się wszyscy razem. Bo może to brzmi tak szablonowo, ale naprawdę, kurczę, ludzie się trochę zżyli. Te 2 lata wszyscy się widzieli razem z rzędu. Rzeczywiście ta nazwa szła w parze z tym, że to było international, to była impreza międzynarodowa i chcielibyśmy taką formę utrzymać. Ludzie też za tym tęsknią. No kurczę, wiesz, Finowie mają, też może nie mają wiele obiektów, ale mają bardzo fajne obiekty, tak? Mają 2-3 fajne miejsca, tam GIMP bardziej jest w temacie. No, ale tam jak oni wrzucają filmiki, to fajne mają. Zajebiste, tylko u nich to jest jeszcze troszeczkę niszowe. Mają tam kilku fajnych znajomych i nawet teraz gadałem z chłopakami, no po prostu oni są mega zgrzani. Też nie wiedzą, jak to zrobić, na przykład gdyby w tym roku miałby się event odbyć, no bo oni mają, wiesz, co ciekawe, u nas, kurczę, jak nie pomylę osób, chyba to z którymś z chłopaków rozmawiałem z Makosy, że u nich jest 5 milionów mieszkańców. Jeśli dobrze pamiętam tą rozmowę, to chyba jeszcze w ogóle nie zaczęli szczepień i u nich do tej pory było bodajże 30 tysięcy zachorowań, tak? Do tej pory. Natomiast mają na względzie, że muszą przejechać chyba przez 3 kraje. W zasadzie dla nich to jest... W każdym testy pewnie jakieś. No właśnie, też nie wiedzą, jak do końca to będzie wyglądało. Ja trochę żyję nadzieją, że nasz rząd ogarnie i będziemy tutaj panowali nad pandemią i to się wszystko zacznie prostować. Teoretycznie te fale były takie, że gdzieś ten okres wakacyjny był pozytywny, ale nie wiem. Może do 3 razy sztuka. No, next level stania byłby super i fajnie by się udało utrzymać taką formułę międzynarodową. Dobra, to już odchodzimy od tematu, tak. Next levela. Daję jakieś ciekawe pytanie. Samochód, który najlepiej wspominasz? To ja zacznę. No mów, ja się zastanowię. Ja w sumie nie miałem wielu samochodów, tak? Ale takim samochodem, który był moim marzeniem w sumie też i udało mi się go zrobić tak, jak zawsze marzyłem, żeby go zrobić, to był EP3, tak? Typer. I wydaje mi się, że to był taki samochód, który najlepiej wspominam, bo Delso był fajny, no ale... On nie dawał takiej frajdy z jazdy, jak się wsiadło do tego Civica, tak? I gdzieś tu już miałem trochę mocy. No, ale byłeś też na Łężu. No i byłem na torze, nim, no. Na torze, no. Na lotnisku torze. No ale to auto mi dało najwięcej frajdy, tak? I na pewno to najlepiej wspominam ze wszystkich, które miałem. To teraz ty. Kurczę, nie wiem, no auto, które w sumie trochę rodzice pomogli mi kupić, strasznie je chciałem i było jakby z czasów, kiedy jeszcze miałem możliwość bardzo dbać o samochody, to był Civic VTi EK4, no po prostu mega, no moje marzenie, nie miałem go długo, bo chyba może z 1,5 roku, może ze 2 lata.
Tam nie było żadnych modyfikacji, on nie był obniżony, ale po prostu to dźwięk B16 i wnętrze oryginalne, to było oryginalne VTi. Komorę miałem zawsze czystą, po prostu wylizaną, naprawdę można było, kurczę, wiesz, jeść z tej komory. To było super auto. No nie, zgrzeszyłbym, tym powiedział, że Evo nie było super, ale... Ale Evo w sumie chyba było takim pierwszym autem, które zaczęłeś modyfikować, tuningować, nie? To tuningować, to jest moim zdaniem właśnie też dobre określenie. Nie żadne budowanie samochodu, bo buduje to się rajdówki. Ja tak osobiście, sam jakieś auta. Tak, no to było auto pierwsze, Evo 10 to było pierwsze auto, które zacząłem modyfikować. Ale chyba, kurczę, pytanie jest takie bardzo precyzyjne, które dawało najwięcej frajdy, tak? No to i nie, jest... które najlepiej wspominasz. A, najlepiej wspominam. To Evo 10. Evo 10, kurde, bo to było tak. Strasznie chciałem mieć Lancera. Warunkiem było to, że ona mi postawiła warunek, że to nie będzie jeden stary kapeć, to chyba być jak już to dziesiątka. Dziesiątka mi się strasznie nie podoba. I nie wiem, czy pamiętasz, widziałem kiedyś fotki z Japonii właśnie, to było chyba z jakiegoś katalogu Voltexa, że właśnie na tych T37 Black Edition i tam była jakaś lotka, ale chyba to nie był Voltex, czy chyba Variz, jakaś dokładka. I mówię, ja pierdziele, jakby to było czarne Evo 10 na T37. Oczywiście popełniłem pewien błąd po drodze, bo kupiłem NK, bo myślałem, że 10,5 się nie zmieści. No, no ale jak ale ja tak, pamiętam było... ten moment, jak zakładaliśmy te wolki i jaki to był przeskok, jak zdjąłeś te NK i założyłeś wolki, to ale... ten samochód się zmienił totalnie. No nie, to w ogóle jest nad koło. No. Myślę, że ktoś, kto gdzieś tam, to nie chodzi o poczucie estetyki, ale kto ma świadomość tego, co to za koło, jakby konstrukcja i cała zajawka, i widzi, co się dzieje z takim kołem z T37, naprawdę to nie jest koło tuningowe, tak? To jest koło, które nie jest tanie, jest naprawdę performance'owe, to jest kute, bardzo fajne, lekkie, ale to jest ciekawe, słuchajcie, że naprawdę no nie ma co żałować, dlaczego raczej brać tak, żeby się wydawało, że ma się coś nie zmieścić, albo ma być takie, że nie będzie pasowało, bo to jest taki przykład, że w sumie, czekaj, to były pierwsze koła, które kupiłem do Lancera, to były NKE RPF-y, to było 9,5 chyba 9,5 plus 20, nie no ma znaczenia i one tak skromnie wyglądały jeszcze, ale, no, nie? Jakby weszły w ogóle, o tak, weszły idealnie i kurczę, jak założyłem to koło, ja pierdzielę, nie, no trzeba było szerzej i no to był taki następny krok właśnie, te 37 i finansowo musiałem się na to przygotować i, a jak i założyliśmy te 37, to było Jesus. Kto mi zroluje błotniki, żeby nic się nie zepsuło, nie? No, tak było, ale nie, no to koło było świetne, nie, właśnie to chyba tak, no to rzeczywiście było super auto, bo gdzieś tam takie moje pierwsze modyfikacje samochodów, taki tuning i to, że trochę to było takie spełnienie marzeń, nie do końca zrobiłem wszystko, co bym chciał w tym samochodzie, ale wyglądało super i jestem dumny z tego samochodu. O, czekaj, bo tutaj jeszcze było jedno pytanie dotyczące Next Levela. Mhm. Minimum modyfikacji w aucie, żeby dostać się na wasz event. Minimum. No, minimum. Nie, no to chyba można podpiąć pod to, co mówiliśmy wcześniej, nie? O... Chyba pierwsze pytanie, które mieliśmy. No to no minimum modyfikacji, no nie oszukujmy się. No, dobrze było, żeby to auto miało jakieś fajne koło, żeby było obniżone, żeby były samochody z Niemiec, chłopaki przyjechali, tam był, nie wiem, przykładowo R32 na jakichś, kurczę, małych kołach i stosunkowo średnio obniżone, ale już to było mega spójne i wcale nie miał super gleby. Minimum to przejrzeć sobie zdjęcia, co było na Next Levelu i porównać ze swoim autem. Tak, to jest w sumie taka dobra odpowiedź, którą często otrzymują ludzie, którzy pytają, czy się dostanę na Next Level, czy to z Polski, czy z zagranicy. No, wystarczy spojrzeć na to, co było na tych eventach na Instagramie, czy na Facebooku i gdzieś tam mieć jakiś pogląd, uzyskać jakiś pogląd dzięki temu, bo znaczy, wiesz co, ja nawet tak osobiście pamiętam czas, jak właśnie trafiłem na Racism, miałem tego Del Sola i nie wiem, gdzieś tam zawsze mnie fascynował Del Sol Dupesa, jeszcze ten niebieski, którego miał, i tak mówię, ale bym chciał pójść w takim kierunku. I pamiętam, że ja na przykład długo zwlekałem, żeby wysłać tam jakby
tą ankietę, tak, żeby dostać się na forum i w sumie finalnie było tak, że złożyłem auto ale z Dysolem zlekałeś? No i w sumie było tak, że złożyłem ten samochód i bez wysłania zgłoszenia pojechałem nim do Wrocławia na pierwszy event, tak, i pamiętam, że stałem przed bramą, podszedłem do Splashera i mówię: słuchaj, Splasher, mogę wjechać do środka czy nie, bo zgłoszenia nie wysyłałem. On mówi: da, pokaż mi swój samochód. I poszedłem ze Splasherem do tego, do Del Sola, który stał w kolejce. No. I tam Splasher mówi: o, zajebiście, wjeżdżaj, tam podejść do kasy, zapłacić zgłoszenie. Znaczy ten wpisowe, tak? I wjechałem na ten event. Po evencie wysłałem tą ankietę i się dostałem, tak? Ale też pamiętam, że po tym, jak zostałem moderatorem, odnalazłem swoją ankietę. I patrzyłem, to tak było dosyć negatywnie na początku, tak? Ale gdzieś tam to było przepchnięte. Ja powiem ci, że ja... Ale ja... To właśnie o to w tym chodzi, tak? Że jeśli chcesz wiedzieć, czy się dostaniesz, to porównaj się z tym, co jest już na evencie, tak? Czy na jakimś forum, na które chcesz się dostać, czy na jakąś, jakąkolwiek imprezę, która ma... wymagania, tak? Swoje, żeby się na nią dostać. Tak, no kurczę, no, nie wiem, na jakiś konwent, kurczę, dziewczyn tańczących tango, czy tam jakiś par tańczących tango, nie pójdą ludzie, którzy tańczą breaka. No, to jest, myślę, że proste. Czy będziemy jeszcze chądziarzami? Tak. Ja bym chciał. Ja będę. Ja bym strasznie chciał. No. Czekaj, ja jestem chądziarzem. Znaczy ja też jestem cały czas. To nie jest tak. To zostaje w sercu na całe życie, ale... Ale to jest na poważnie. No ja mówię całkiem poważnie. No. Ja bym strasznie chciał jeszcze mieć jakąś Hondę, no. Ale nawet tak ostatnio przeglądałem sobie, bo strasznie chciałbym mieć czwartego gena też kiedyś, no. Takiego zrobionego na taki... Ale jakiego czwartego gena? Kanjo. Kanjo. No, ale jakiego czwartego gena? No i Civica, Civica. No. Civica. To jest mega klimatyczne auto też. Ja powiem ci, że ostatnio oglądałem jakiegoś vloga ze Stanów. Nie wiem, czy to nie było coś z Hunigan i tam był kurczę CRX i VT, w sensie SIR z Japonii. A to nie jest to, co ja ci wysyłałem ostatnio? To z Super Streeta, tego nie. CRX-a? To był CRX z pierwszej generacji chyba, tak, też, nie? Nie, to inne auto. Ale przypomniałem sobie wtedy, teraz mówisz o Civicu, ja mówię teraz o CRX-ie. Przypomniałem sobie, to był dokładnie rok 2004-2005, jak pracowałem w Honda Plaza i tam Krzysiek Oracz miał Civica właśnie i VT. I przypomniałem sobie, że już wtedy maska była nie do dostania. Ale wtedy sam samochód kosztował, kurczę, to było drogo. One kosztowały chyba po 12-15 tysięcy złotych, no nie? A teraz tych samochodów nie dość, że nie ma, to jakby był to kosztował. A jak ty pracowałeś w salonie Hondy, to która była generacja Civica wtedy w sprzedaży? Siódma? No 2005, to jeszcze końcówka, nie, no to siódma, końcówka to siódma, siódmej, no. Bo jeszcze były wtedy takie Civiki, sedany IMA, to była pierwsza generacja, pierwsza hybryda w Hondzie. No była, tak. To taka strasznie znaczy, to była chyba ogóle... półhybryda w ogóle, bo to było tak, że tam na dohamowaniu ci ładowało baterię, tak, nie? No. No. To w ogóle było tam na Stany zrobione chyba głównie, ten samochód. Tak, no ja nie wiem, czy na ktoś to... No ja miałem jednego znajomego, którego rodzice mieli to auto. No i ono faktycznie tam paliło bardzo mało, bo ono potrafiło spalić 3,5 litra w mieście, tak? Więc no to dawało radę. Właśnie dziwię się, że ten samochód jakoś... nie wszedł tak na rynek za mocno. Ale wiesz co, to były poczekanie. Może, bo ludzie się bali tego wtedy. Nie, on kosztował strasznie dużo. Ja nie chcę teraz przytoczyć ceny, ale wiesz, to była prawie cena Typera. To było bardzo drogo, ale... No, wyględny wtedy, super też nie był, no. Ale wtedy właśnie temat... Ja do dzisiaj jestem chądziarzem i uwielbiałem tą pracę. To była taka moja pierwsza praca na poważnie. I naprawdę na poważnie jestem do dzisiaj chądziarzem. Mega uwielbiam tą markę. Chociaż chyba tak jak chyba z większością samochodów wolałbym starsze generacje. W sumie miałem nawet niedawno Civica, wiesz, tamtej siódmej generacji tego sedana. To nie jest to samo, co te wcześniejsze auta. Ale to nawet nie chodzi o tego przysłowiowego ducha. Klimat, ale właśnie nie chodzi o tego przysłowiowego, wiesz, ducha, klimat, tylko kurczę, wiesz, auto ma 60 tysięcy przebiegu, a notorycznie w tych samochodach, w tym modelu, który miałem w 1.8, piszczy pompa sprzęgła, czy tam hamulcowa, cokolwiek, wiesz, i to
I to wychodzi, ale 100%. Honciarzem jestem, będę i co prawda nie mam teraz od jakiegoś czasu żadnej Hondy, ale na 100%. Na 100% kurde, zrobię sobie jakieś zajebiste auto kiedyś. Strasznie chciałbym. No już moje, wiesz, w ogóle marzenie, ostatnio w ogóle pytałem o to Bossa. O AK4. AK9. No to wiesz, to jest droższe te samochody są w tym momencie od, kurczę, Mark Dwójek. To tutaj jeszcze, jak jesteśmy w temacie Hondy, jest takie pytanie, co złego jest w Hondach, że czasem idzie na nie pocisk z różnych stron? To samo co w Golfach, to samo co w BMW, to samo... Nie słyszałem pocisku na Audi, przepadam, ale a ja sobie chyba... też nie słyszałem pocisku na Audi nigdy. No w sumie nie mówię ci od Audi. No. Znaczy, to jest tak, że są różne środowiska. Jest środowisko BMW, jest środowisko Honda, jest środowisko wagowe, tak? I każdy, kto jest w tym środowisku, będzie mówił negatywnie o tych pozostałych, bo on jest fanem tej marki, czy jest fanem tej marki, tak? To ktoś, kto się śmieje z Civic Clubu i z tego, jak wygląda ich impreza, powinien jechać na majówkę z BMW do Torunia. Nie masz majówki z BMW. Znaczy, każde środowisko ma jakieś tam swoje, nie wiem... Ale czekaj, proszę przypomnieć pytanie? Czemu ostatnimi czasy idzie pocisk z różnych stron na Hondy? Nie, no właśnie, kurczę, słuchajcie, z tego się kurde wyrasta, najzwyczajniej w świecie. Bo taki pocisk był zawsze. No zawsze, zawsze. Zawsze, no. Zawsze. To widać wszędzie, nawet w jakichś starych filmach, kurczę, amerykańskich, gdzie o, jedziesz z Civiciem, nie? Nie, no to zawsze było jakby... Ale to są też stereotypy, nie? To są stereotypy, i chociaż stereotypy, nie stereotypy. Ja pamiętam, że kiedyś czytałem, że piąta generacja jajko Civiki były generalnie w Stanach, jak były wypuszczone, to były najbardziej popularne auta dla uczniów, tak? I może gdzieś tam jakiś taki stereotyp został, natomiast wydaje mi się, że takie pociski zawsze były na BMW, ja sam zawsze cisnąłem na BMW, a później miałem i pociski zawsze były na Golfy, na różne marki, na jakieś grupy, ale naprawdę, słuchajcie, z tego się wyrasta, ja totalnie jak to powiedzieć, nie to, że się uodporniłem, ale przestałem w ogóle zwracać na takie rzeczy uwagę, tak samo jak, nie wiem czy pamiętasz, jak byłem już na forum Racism na samym początku, no. To miałem przez dłuższy czas jeszcze miałem tak, że nie to, że wytykałem, ale zwracałem uwagę na to, że flagi są oryginalne czy nieoryginalne. Starałem się tego w ogóle nie robić. To jest twoja totalnie prywatna sprawa. To kurczę, no możesz jeździć dorożką i możesz to sprawiać przyjemność. No tak, pierdzielę. No. Znaczy fakt, że na Racismie nie było dużo tych fejkowych kół, tak? Gdzieś to się tam... No tam były jakieś przykłady, ale... No głównie jakieś roty się pojawiały, tak? Czy jotery, no to... Ale to kurczę... Ale też nie było tego dużo. To z zazdrości, czy z czego? Naprawdę, no myślę, że... Myślę, że wiesz, trochę... każdy robił na tyle, ile finanse mu pozwalały, a ja też, chciał być częścią tego, tak? Więc... To jest raz, a dwa, ja trochę może z racji swojego wieku zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, jak dzisiaj wygląda życie i niejednokrotnie o tym z różnymi osobami rozmawiałem i tak jest, że żyjemy, kurczę, w internecie, a na dzień dzisiejszy w internecie jestem przekonany, że większość osób nie miałbym pojęcia, co to jest T37, co to jest Volk, czy Work, czy cokolwiek, no bo to nie są firmy, które potrzebują reklamy. Nie wiem, oni też się w swój sposób mają marketing, ale oni nie docierają tak masowo jak dużo tańszy produkt, który jest, kurczę, reklamowany, który albo jest ma rozdawany. Bardzo dużo dystrybutorów, tak? Tak, tak, tak. Także no to naprawdę ja zdaję sobie z tego sprawę, że ktoś może nie mieć pojęcia, co to jest za koło i spoko. No, łatwiej jest mu dotrzeć do czegoś, co jest tanie, nie musi... nie wiem, może znaczy, szukać też, powodu. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że rynek wtórny jest duży tego, tak? I między sobą ludzie to kupują. Ale mówisz o fargach oryginalnych? Czy nie, mówię o fejkach jakichś, tak? Czy rotach, czy joterach. Szczerze, to... czasami, ja nie wiem jak to działa, ale jak ktoś sprzedaje takie koła, to czy się zastanawia, czy mu się uda sprzedać, czy nie? Bo nie wiem, czy bym kupił takie używane koła, bo no, wydaje mi się, że one są stosunkowo tanie w zakupie.
I nie wiem, czy bym kupił używane, czy ktoś jak sprzedaje takie fejki, czy się orientuje na przykład, że bo widziałem sobie takie ogłoszenie, jak ktoś sprzedaje nowe, jakieś tam X-Fery czy coś. To chodzi o to, że niektórzy ludzie nie rozumieją tego, że to jest kopia czegoś, tak? Że no nie to ile było dyskusji różnych, no tak. Jak była wrzucona Rota i ktoś wrzucał zdjęcie T37 i próbuje wytłumaczyć, że to jest kopia tego wzoru. Ja wiem. A on mówi, nie, to też jest japońska felga. Ja wiem. No masę było takich tematów. Było, ale to były dyskusje. Na zasadzie ktoś ma takie koła i pojawia się dyskusja, ale mnie zastanawia, jak ktoś na przykład wystawia takie nowe koła do sprzedaży. Bo takie też widziałem ogłoszenia i się wtedy zastanawiałem, kurczę, co on się zorientował, że te koła są jakieś fejki. No ale zobacz, że nawet, czekaj, jak się nazywa ta firma z Irlandii, ta z tymi japońskimi kołami, oni mają dystrybucję Jotara normalnie. No to tak? Mnie dziwi, no. No to jest, znaczy, wiesz, gdzie w gąszczu tych markowych no fajek nagle trafiasz na Japan mi, Racingi tam na ich to stronie, mi, to jest dziwne. Ale ja no właśnie, nie, ja tak sprecyzuję, to jest dziwne albo było dla mnie dziwne na początku, ale później człowiek sobie zaczyna zastanawiać nad tym i zdawać sprawę, że kurczę, no. Chcą to robić też. Oni mogą mieć zajawkę na to, żeby sprowadzić, wiesz, kontener 2 czy 3, bo naprawdę stok mają wielki i za co ich strasznie szanuję, naprawdę ściągają fajne koła. Nie ściągają pierwszych, lepszych, najtańszych, więc naprawdę ich charakteryzuje, myślę, można powiedzieć. A to, że sobie zaczęli sprzedawać te koła, kurcze, takie czy inne jakieś tam podróbki, myślę, że to jest kwestia chyba tego, że jest im na tym może łatwiej zarobić, a może po prostu zwyczajnie ich odbiorcy albo klienci też tego potrzebują. Przecież nawet ta miejscówka, z której my kupujemy ranty ze Stanów, oni też mają, ja nie patrzyłem, jak się nazywa ta marka, ale to też mi wygląda na jakieś takie półoryginalne felgi, czy tam jakieś takie detale. Znaczy wydaje mi się, że tutaj targetem jest po prostu młody człowiek, który kupuje sobie pierwsze auto, nie ma za dużo pieniędzy, a chce, żeby to auto wyglądało dobrze, więc on idzie sobie, podejrzewam, po prostu w takie koło i tyle, tak? No bo wiesz, kto kupując sobie pierwszego Civica, załóżmy za 8000 zł, wiesz, wyłoży 5 na T37 czy coś, żeby kupić, no to masz drugi samochód tak naprawdę w tej cenie, jesteś studentem, a za 2000 załóżmy kupisz sobie używane jakieś tam Roty czy Jotary. Znaczy, tak, no, i... Bo trochę jest tak, że jak nie masz styczności... Kurczę, o, czekaj, ja jeszcze skończę, no. Tylko, bo ja na przykład mam tak, że mi to koło totalnie nie przeszkadza. Jak ktoś ma Jotera, czy tam tą Rotę, tak? Najbardziej boli to, jak ktoś przyklei naklejki Wolków na to koło. No nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo nie wiem, czy to jest świadomie, czy nieświadomie. Czy ktoś myśli, że brakuje tej naklejki, czy ktoś chce udawać, że ma Wolki? Nie wiem, też się na ten scenariusz. Ja przestałem w ogóle zwracać uwagę. Ja trafię masę już takich przypadków, że ludzie przyklejali sobie i też jakieś z AliExpress te naklejki Wolków. Nie? No to wydaje mi się, że takie coś już robisz świadomie, no bo to już musisz wiedzieć, że to jest kopia tego koła. A tak? Możesz mi przypomnieć jeszcze, sorry, pytanie, bo zerkasz się, to jest łatwiej. Bo żeby nie wyjść na... O kurczę, na którym my pytaniu byliśmy? No coś zeszliśmy na temat fejkowych koł. No to my w ogóle od tego tematu to już odeszliśmy, no. Tak? Tak, tak, tak. No dobra, no to ja jeszcze może, żeby... Jeżeli nie było pytania o fejkowe części, nie. To, żeby nie, to tutaj było... To, żeby nie było, że jestem hipokrytą. Tak, mam nieoryginalne badę na AIS-ie. I na przykład nie wyobrażam sobie nakleić naklejek BN Sports, chociaż marzy mi się, żeby na JZX-ie Mark II mieć oryginalne body i to zrobię. Jakby strasznie chciałbym mieć oryginalne w końcu body do tego auta, a na jesie nie mam, może to będzie słabe wytłumaczenie, ale no naprawdę tak było, bo kupiłem sobie auto nie mając w ogóle doświadczenia z jazdą autem po prawej stronie. Zresztą tak jak Gobla mówił, że BMW kupił Anglika po to, żeby przyzwyczaić się do jazdy z kierownicą po prawej stronie. Ja też między innymi z takim założeniem kupiłem IS-a, bo chciałem strasznie kupić auto, które będzie bardziej japońskie. Czekaj. No? Czemu akurat Lexus? No dobra, to od razu odpowiem. Lexus, bo to jest taki dla mnie Junior JZX. To raz, dwa, strasznie chciałem z kierownicą po prawej stronie. Nie do końca BMW. Chociaż nie mówię, to są super samochody jakby do jazdy, do upalania,
a chciałem, mówię, ISA, bo jest dla mnie takim mini japońskim sedanem. W ogóle naprawdę, kto miał okazję, myślę, że chłopaki z Łodzi, czy ktokolwiek, kto jeździ ISM czy NS, no naprawdę mega się to auto prowadzi. Zresztą, kurczę, myślę, że 80% czasu. Ja naprawdę zastanawiałem się ostatnio, chyba z Danielem rozmawiałem, że ja cały czas jeżdżę we czwórkę. Naprawdę, kurde, no są sytuacje, że ja zostaję, tak jak jeździliśmy na tym filmiku Upseta, że jechał chyba Japan, jechał Aren. Ja kurczę niby jechałem za nimi, a w momencie wyjścia na mokrem ja nie byłem... Nie znaczy byłem, wiesz, też trzeba wziąć poprawkę na to, że masz tego 2JZ tam, tak? Bo no, taki seryjny to... jest z tymi no tak, dwoma litrami, no to... Na pewno. To, znaczy, już, nie. To już chyba ciężka jest nie. jazda, nie? Nie, no oczywiście, że nie. Przecież tam z Łodzi, kurczę, chłopaki upalają tymi seryjnymi ES-ami, nawet na którymś kampie, no nie było szans. To nie jest jakiś pocisk. To nie jest jakiś pocisk. Natomiast... Nie, tam jest 150 koni chyba, nie? W tym dwóch litrach. Może ten mój jest cięższy. Tak. Jestem takim mechanikiem, tak się na tym znam, że nie mam pojęcia. Natomiast dlatego jest. A czemu nieoryginalne bady? Bo od tego tematu wyszedłem, jakby nie znając, nie pamiętamy poprzedniego pytania. Nie chcę być hipokrytą. Tak, uwielbiam oryginalne rzeczy i chyba to jest jedna rzecz taka nieoryginalna, którą sobie kupiłem tego auta, bo wiedziałem, że nie jechałem nigdy autem z kierownicą po prawej stronie. Zresztą chyba wtedy rozmawiałem o tym, czy kupić takiego ISA, czy szukać właśnie jakiegoś Mark II, czy Chasera z kilkoma osobami i jakby tak jak mi się wydawało, słyszałem potwierdzenie, że chyba lepiej zaryzykować i uszkodzić ISA, do którego da się kupić części w Polsce. Natomiast tak samo jak myślałem, że go po prostu rozbiję o bandę albo gdzieś tam wyląduje w nieprzewidzianym miejscu, no to spodziewałem się, że będzie, nie chciałem, żeby było niskie, nie wiedziałem, jak to wyjdzie konstrukcyjnie, czy on będzie mega niski, no wydaje mi się, że jest stosunkowo niski i że to będzie dostawało po dupie ten kit. I tak, on jest nieoryginalny i pewnie nigdy nie będzie oryginalny, bo nie chcę tego samochodu podnosić i rzeczywiście byłoby... Szkoda by było trochę rozwalić oryginalnego nie, banana. Czułbym się mega dumny rozwalając oryginalnego B-Sportsa. Naprawdę, tak wycierając. Ale nie wyobrażam sobie z takim wozy wyjechać, tak jak teraz w zimie jeździliśmy i no. zrywać go zabijać kilogramami śniegu. No tak, to jest hipokryzja w tym przypadku. Pewnie takie pytania mogłyby się pojawić. To jest hipokryzja, tak, body mam nieoryginalne, aczkolwiek mega chciałbym przy każdym następnym samochodzie mieć tylko oryginalne. To jest pierwszy i ostatni przypadek. Zresztą, żeby od razu jeszcze kontynuować, tak, myślałem i wiele osób mi podsyłało linki do Mark II. Pierdziele, nie kupię nic nieoryginalnego, nawet z Farposta. Nie. Co sądzicie o profanacji japońskiego samochodu wsadzając do niego silnik BMW? A co sądzisz o profanacji BMW wkładając japoński silnik? Tak chciałem się odpowiedzieć. To nie jest profanacja, no. Nie, no umówmy się, silnik to jest, nie wiem, jak zmiana procesora w komputerze, no to jest wymienna część tak naprawdę, tak? To... Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, no. V8 też nie jest profanacją. Silnik z BMW do Nissana, czy z Nissana do BMW, to jest tylko silnik tak naprawdę, no. Nie, to nie jest żadna profanacja. To nie jest profanacja, to jest tak samo jak kurczę, czemu BMW w Japonii się rają, a my się jaremy autami japońskimi. To są tak jak Aren chyba tam mówił, z kimś rozmawiał. A dlaczego jak już raz obniżysz auto, to później ciężko je podnieść? Bo się ciężko rękę wkłada między koła w błotnik. Bo lefarek już nie wchodzi drugi raz. O, tu jest dobre pytanie. Jak według ciebie, was, będzie wyglądała polska scena za 5-10 lat? Mi się wydaje, że tak samo. Nie wiem. Nie, wcale nie tak samo. No ale co się takiego większego zmieni? Ale jaka scena? No driftowa, no. Może na koncertach. Nie, no, scena driftowa? No. No co, zmienią się samochody ewentualnie, tak? No. Na pewno jakaś rotacja będzie tych aut. No to, aut, że rotacja no. aut czy ludzi, no to naturalne. Natomiast czy się zmieni, kurczę, nie wiem. No może dojdzie do tego, nawet ostatnio znalazłem, znaczy nie znalazłem, bo nie szukałem, ale wyskoczyło mi w podpowiedziach na YouTubie wideo, słuchaj, gdzie gościu w Stanach do Volkswagena Ogórka wsadza silnik Tesli.
I kurczę, no niewykluczone, że pójdzie to w stronę jakichś tematów elektrycznych. Czy to będzie fajne, czy nie? No to właśnie nawet mieliśmy pytanie. Czy myślisz, że samochody elektryczne będą w drifcie? No. To jest w sumie to, co Radek nam pokazywał ostatnio, nie? Co ta Tesla po Poznaniu latała i gdzieś tam bokiem poszła, to... No, czy to będzie... Na pewno to ma jakiś potencjał. Znaczy, dobra, nie? Może nie, może warto byłoby odpowiedzieć jakkolwiek na to pytanie poprzednie, czy scena się zmieni. Z pewnością się zmieni, no nie oszukujmy się, wszystko się nudzi, tak? I są jakieś trendy, które mniej lub bardziej mijają. Ja też ze swoim autem miałem różne pomysły, kurczę, jakiegoś podświetlenia, bo mniej lub bardziej robi się to modne, żeby robić jakieś, nie chcę tego określić, stylowe rzeczy w samochodzie, bo podświetlenie pod samochodem wcale nie uważam, żeby było, że stylowe. To po prostu taka jest zajawka, coś chcę poświecić, tyle. Chciałem zrobić, teraz nie chcę, chcę bardziej, żeby moje auto przynajmniej z zewnątrz było czyste, nigdy nie chciałem naklejek na bocznych szybach. Czy to się będzie zmieniało? Niewykluczone, że będzie to szło w stronę może bardziej właśnie performance'ową albo stylówkowo-performance'ową. Żyjemy w takim miejscu, gdzie tory mamy takie, a nie inne, nie wymagają 400-500 koni. Wiadomo, co sprawia więcej przyjemności, ja za takim autem i myślę, że może się jeździć łatwiej. Nie wiem, bo nie jeździłem takim autem jakby w drifcie. Ale myślę, że takie dążenie do nawet nie samodoskonalenia, ale rozwoju powoduje, że gdzieś tam każdy chciałby jakiegoś wzrostu mocy. Ja na przykład w Wiesie nie chcę, bo auto jest sprawne, niezawodne i nie zamierzam nic robić, ale myślę, że na pewno coś się zmieni w tą czy w tamtą stronę, naprawdę. To niby 5 lat to nie jest dużo czasu, nie? Ale... No 5 lat nie, ale już przy 10 to, na pewno to coś się faktycznie zmieni. Coś tam... Nie mówię, że mniejsze czy większe koła, nie mam pojęcia. No może to pójdzie w elektryczne samochody, a może, nie wiem, w napędzane wodorem. Kto spośród polskiej sceny Stens wywarł na was najlepsze wrażenie? Z polskiej sceny Stens? No. Ja mam odpowiedzieć, czy ty? Ja odpowiem, bo ja odpowiem, bo pierwszy. Ja odpowiem, bo wypadłem z tej sceny, chociaż nigdy nie byłem na niej taki aktywny. Na mnie największe wrażenie z polskiej sceny Stens, no to chyba ten Volkswagen, który był w zeszłym roku na evencie i wygrał w ogóle Altrace. No mega, ja nawet... Po pierwsze, nie śledzę za bardzo tych aut typowo, znaczy to, które to, są na to Altrace. Auto to jest auto, które naprawdę można powiedzieć, że to jest projekt. To jest projekt, to jest taki 100% pomnik, który z dumą, jakbym miał wielki dom, wstawiłbym sobie do... Wolałbym wstawić to auto do salonu niż jakiekolwiek Ferrari, Lamborghini, Zonda czy cokolwiek. Naprawdę szanuję gościa, jest... No kurde, widziałem jakąś rozmowę z nim. Napis tak na tej klapie wytłoczony, to Fly Garage, tak jak oryginalnie jest było zrobione. Mega, to tyle jest, detali. Ten motor w ogóle z tyłu, to jest kosmos. Ja nawet nie pamiętam, czy on jest taki strasznie zglebiony. On jest chyba na powietrzu w ogóle. No nie wiem, jest mega, mega spójne to auto właśnie. To jest takie stylowe auto, które ma fajny taki... kolor na przykład, który jest trochę oldschoolowy, ale nie jest chyba z tej palety takich oldschoolowych samochodów, tak jak z Arenem gadaliście, że są jakieś tam odcienie, kurczę, błękitnego, to tu jest taki zielony, ale on nie jest taki... To jest taki mydelniczkowy trochę. Tak, nie no, kozackie jest to auto. I to, że to jest auto z Polski i tak zrobione z tego, co widziałem jakąś rozmowę chyba w którymś vlogu tutaj polskim byli u niego i tam gdzieś była jakaś relacja z budowy, że on mnóstwo rzeczy zrobił sam, no kurde, szanuję, że to jest auto z Polski tak wyglądające. Ja wiem, że ta scena wagowa jest mega i tak dalej, ale to auto jest z tego, co ja widziałem, z Polski najfajniejsze chyba, bo rzeczywiście mnóstwo pracy jest takie wyczesane, jeśli chodzi o detale, silnik jakiś tam z Audi. To takie auto z którego można być dumnym, że jest z Polski w sumie. No i moje jeszcze, W10, ale to nie było sensowe. Ja nie wiem w sumie, bo takich aut było dużo, które jakieś duże wrażenie na mnie wywarły. Nie miałem chyba jednego takiego, które faktycznie tak mi zakręciło w głowie, że tylko o tym jednym pamiętam. No, tego było bardzo dużo, no. Polska scena w ogóle jest mega fajna, no. Jeśli chodzi o Stens, tutaj... No kurde, ma jakiego auto? M4, no przecież to jest... Nie. No było tego bardzo dużo. To jest auto, kurde, na skalę światową, no. Było bardzo dużo dużo właśnie takich mega, mega kompleksowo zrobionych projektów po całe wnętrza i no wszystko, tak? Także tak, nie ma jednego takiego auta, którym mógłbym powiedzieć, że
że to było właśnie to, które gdzieś tam największy wpływ na mnie... Znaczy wpływ nie, ale wrażenie ten Volkswagen na mnie zrobił. Znaczy wrażenie, przepraszam, bo powiedziałem wpływ, ale wrażenie. Jacek, jak się przedstawiasz, to mówisz, że masz 2JZ przed tym, jak powiesz swoje imię, czy po? Kto zadał to pytanie? Pepis? No nie, no, rzadko przytaczam ten fakt. Ale zacznę to mówić, napiszę sobie na wizytówce i chyba z kropeczką. O, tutaj Pset jeszcze zadał do ciebie pytanie. No. Jakieś protipy, jak być wiecznie młodym jak Jacek? Żyj jak Jacek. Nie, to geny są. To baby są, face, to są kurde. Geny, nie? Nie wiem, czy geny, no. Mam podobno prawie 30, nie, mam 39 lat, no. Czy mam baby face? Nie wiem, niektórzy mówią, że mam. No. Jeszcze parę lat temu, jak się ogoliłem na zero i chciałem kupić papierosy na stacji, to pytano mnie o dowód. Teraz w masce to już nikogo nikt nie pyta. To jest, właśnie, to jest dobry moment w ogóle, no, nie? No. Masz tam, nie, tak 16 tak. lat zakładasz maskę, papierosy poproszę. Zmieniasz ton głosu i wszystko jest twoje ze sklepu. Tak, ale to było dobre pytanie. Tak. No nie wiem, co zrobić. Ja się generalnie źle odżywiałem do tego roku. Bardzo teraz nie mam jakiejś super diety, ale nie mam na to rozwiązania. Powiedzcie coś więcej o Next Level D-Cup. No kurczę, to chyba nie ma za bardzo jeszcze o czym mówić, nie? No jest i nie ma, no bo to jest praktycznie za niewiele ponad miesiąc. Nie pamiętam, mówiliśmy o tym, jak się zrodził pomysł na to? Mówiliśmy. Ktoś chyba coś, mówił. Chyba Fiji opowiadał wtedy, tak, jak byliście. Tak, no, pomysł się zrodził spontanicznie przy okazji, tak, no było o tym, przy okazji jakiegoś remisu przy rozdaniu nagród na kampie. No i to będą takie amatorskie zawody, To będą subiektywne zawody dla fajnych aut. No. Znaczy, będzie zupełnie inna forma. Ja to tak rozumiem z tego, co mi mówiliście, że to będzie pewnego rodzaju taki Hall of Fame Next Levela i będziesz miał tabelkę. Trochę tak, no bo chcemy zrobić, żeby to miało trochę inną formę. Chcemy zrobić to tak, żeby to miało inną formę niż typowe zawody, czyli szybki trening, szybka jakaś nasza drabinka, która powstanie w międzyczasie i później zawody w jakiejś przyspieszonej formie. No to myślę, że w najbliższych dniach powinniśmy w końcu udostępnić informacje, żeby kierowcy mogli się z tym zapoznać, natomiast nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś wielkiego sędziowania, kar, protestów. Liczymy na to, że ludzie podejdą do tego tak jak do zabawy, bo to ma być wciąż zabawa. I no, co więcej można powiedzieć? Nagrody? No, myślimy nad czymś fajnym. Jeśli to ma być jakaś odpowiedź na to pytanie. To jest pytanie, które mi się podoba. Mhm. Czy wasze projekty samochodów daily są takie wyzackane i dopieszczone? Znaczy, ty odpowiedz za boczka. My nie mamy w sumie żadnych takich projektów daily. Mamy zwykłe cywilne auta. Masz Passata. No, Passat to wygląda jakbym nim kartofle na bazarek woził, nie? No to... Dzieci to się poprawiło. Nie mamy takich samochodów. Mamy zwykłe cywilne, rodzinne auta w sumie. Ja teraz mam tylko na, powiedzmy, drugie daily, czy tam jakieś auto do jazdy. Mam jeszcze tam tego Mark II. No, świetne auto, jeździ się mega wygodnie. Jest w automacie, kocham go. Mógłby być bardziej ekonomiczny i tyle, no ale nie są to żadne wycackane auta, że mamy obaj dwójkę dzieci. To przy pierwszym było łatwiej, przy drugim, przy tej dwójce jest już trochę ciężej utrzymać te samochody i tym bardziej są typowe daily, nie jest to żaden projekt. Tak jest. Skąd czerpać inspiracje? Źródła zagraniczne. W Polsce bieda oprócz garnków. No nie wiem, nie ma biedy w Polsce. No. Bez przesady. A źródła, skąd czerpać inspiracje? Instagram chyba to jest taki... No kurczę, no. Internet. No internet, no.
Każdy... Nie, ale ja faktycznie jak nawet ten, jak kupiłem mikrę, to ja już miałem tam milion zapisanych zdjęć z Instagrama. Przypomnij sobie, kiedy... No, siedzieliśmy po nocach i szukaliśmy, no, jak można tą mikrę zrobić faktycznie. Nie, no, no słuchajcie, dobrze. Tylko internet, no, już jest prosta opcja. Macie każdy z was, niezależnie od wieku, ma całą wiedzę świata ludzkości w kieszeni i ta wyszukiwarka naprawdę oczywiście pokaże mnóstwo głupot i jakichś nieprawdziwych informacji, ale tak proste rzeczy jak zdjęcia z parametrami kół czy z jakimiś tam modyfikacjami da się to znaleźć. Chociaż ja uważam, że to trochę też mam nadzieję, że kiedyś zacznie się zmieniać, bo gadaliśmy o tym jakiś czas temu, że ja strasznie tęsknię za forami i nie to, że potrzebuję miejsca, w którym się muszę wygadać czy poczytać, ale fora dawały jednak, tak to jest z punktu widzenia technicznego, wydaje mi się, że było więcej zdjęć do znalezienia i informacji. Znaczy wiesz, no bo Facebook to jest coś na zasadzie, gdzie wyrzucasz zdjęcie, ale nie dodajesz już takiego opisu, jak się to robiło na forum, tak? Tak? Gdzie faktycznie niektórzy to opisywali co do przykręconej śrubki, tak naprawdę krok po kroku i ale wiesz, cały ale fit tego, nie wiem, wymiany amortyzatorów i masz zdjęć masę. Ale zobacz, pomijając takie wiesz, rozbudowane modyfikacje, zobacz, szukasz sobie powiedzmy jakiegoś auta, czy zmieszczą się jakieś konkretne koła, to wpisujesz model samochodu, a nawet załóżmy sam model felgi. No to przecież nie wyskoczy ci zdjęcie z Facebooka, bo niewiele osób, tak jak właśnie powiedziałeś, na forach dodawało nam, nie wiem, że ma jakiś konkretny model felgi, konkretnej szerokości, taką, a nie inną oponę, czy jakiś dystans, czy cokolwiek, a na forach to się dało znaleźć, a te fora teraz są w takiej dziwnej formie, pewnie ty będziesz bardziej wiedział, jak to nazwać, że nie masz tego widoku z całą grafiką, tylko takie, wiesz, takie same prostokąty z tekstem i czasami obrazki są same x-y. Zostaje sama treść, a te zdjęcia albo fora nie działają, albo... Znaczy no, nie, no bo te zdjęcia to, wiesz, one były na jakichś hostingach powrzucane i po prostu powygasały, tak? Także znaczy, no, ja na przykład, internet. Jeśli chodzi o forum, to jak zaczynałem w ogóle przygodę z Del Solem, to pamiętam, że dzięki temu, że to forum było... Ja jeszcze przed tym, zanim zaprowadziłem je tam do Grześka, żeby zrobić zawieszenie, to jakby ja wiedziałem, co tam trzeba zrobić, tak? Bo widziałem, że trzeba uciąć zwrotnicę, czy podnieść kielichy i to jakby, wiesz, z automatu mogłeś wiedzieć, co ci się może przytrafić, jak opuścisz ten samochód, tak? Mm-hmm. Ja też, wiesz, wyrzuciłem stabilizator z przodu i no... To było fajne, no bo tak naprawdę przed... tym, jak kupiłeś samochód i chciałeś w tym kierunku go zrobić, to mogłeś już mieć gotowy plan na to, na co musisz się przygotować, tak? Jakich części będziesz potrzebował, co będziesz musiał zmodyfikować samemu. No to było fajne, tak? No bo takie pojedyncze zdjęcia teraz na Facebooku, które są nawet na tej grupie racizmowej czy coś, to są po prostu zdjęcia fotografów tam. To już nie ma żadnego powiązania z tym, co było na forum. Tak no naprawdę. Właśnie chodzi mi o to, że są zdjęcia efektów, a zobacz, że chyba teraz mi przyszedł do głowy, bo ty w sumie u siebie na twoim prywatnym, jeśli można tak powiedzieć, na tym twoim indywidualnym Instagramie wrzucasz ostatnio jakieś, szerujesz zdjęcia na story. Zobacz, że na przykład chyba dzisiaj taką, może nie budowę, ale opis samochodu można przeczytać wciąż na Speed Hunters. No tak, albo ja, na Super Streetie właśnie. Albo jeszcze. Na Super Streetie. Ja akurat Super Street gdzieś tam śledzę, jakoś mi się to bardziej wyświetla. Mam wszędzie polubione Speed Hunters, ale nie wiem, czemu mi się to nie wyświetla. Może jakiś muszę dzwonić, tak, czy cokolwiek zaznaczyć. Tak, tam są bardzo fajne te artykuły. Ale nie mam czasu, żeby to czytać, a już jak coś się znajdzie tam, nawet właśnie wyszukując zdjęcia i wyskoczy ci fotka z linkiem do Speed Hunters, to tam są normalne artykuły. Czasami zdjęcia z budowy jakieś, więc to ciekawe, czy jeszcze żyje, bo ja nawet nie sprawdzałem, czy jeszcze żyje na przykład forum Stance Nation, czy Stance Works, bo to były też ogromne fora, ale nie wiem, czy to jest... To pewnie też już nie funkcjonuje, chociaż może... Nie wiem, ja naprawdę mam nadzieję, że to kiedyś wróci. Tam też był ogrom informacji, jak coś trzeba było znaleźć. Ja mam nadzieję, że wrócą magazyny, bo to też jest ciekawe. Nie wiem, czy to się przewijało na podcaście u ciebie, ale naprawdę jest, słuchajcie, śmieszna sytuacja, bo nie da się dzisiaj kupić żadnego fajnego magazynu o samochodach modyfikowanych
nie wiem, w Europie kontynentalnej, bo w Anglii chyba coś jest. W Finlandii widziałem, że chłopaki coś tam mają. Ale w ogóle Super Street to jest gazeta chyba też w Stanach, nie? Była. A, była, okay. Nie ma boczek żadnego magazynu w Stanach na dzień dzisiejszy. Nie da się z subskrypcji, przynajmniej z tego, co szukałem i z Fidzim też gadałem. Chyba, że masz newslettery jakieś, nie? Takie nie, internetowe. Chyba nic nie jest wydawane. Właśnie żadnych zinów, wiesz, nic się nie wydaje. No Facebook przecież zabił to wszystko, tak naprawdę. Ja szukałem przez parę tygodni, czytałem kilkanaście dni magazynów i jakiś ziomaczek się do mnie odezwał. W ogóle bardzo dziękuję, bo za fajne pieniądze chciałem kupić magazyny właśnie dla młodego i dla siebie gdzieś tam na pamiątkę. No to było super. Były magazyny, można było czegoś nie szukać, ale można było zasięgnąć, gdzie ktoś jakąś miał zajawkę albo coś go interesowało. No to jednak magazyny, wersja drukowana i po pierwsze, co ciekawe, uczy cierpliwości, czytasz zdanie po zdaniu i to cię wciąga, a nie tylko wertujesz, przewijasz zdjęcia i jesteś w stanie gdzieś tam łapać bakcyla. Więc no to tylko internet. No, i zapach gazetki robi robotę jeszcze dodatkowo. No kurde, nie, no jest klimat naprawdę. No szczerze byłem zdziwiony, bo myślałem, że w Stanach chociaż cokolwiek jest wydawane, ale już nic, żaden, nie wiem, importuner. Ale tak, jeśli chodzi o czerpanie inspiracji, to jest tego masę. Sam Instagram to jest taka kopalnia, że tam można sobie już znaleźć jakieś projekty, które ci się spodobają przed kupieniem auta i już mieć jakiś pomysł na to. W sumie to mi teraz trochę dało do myślenia i chyba też zacznę, no bo jeżeli takie pytanie pada, nie wiem, to jest ktoś, że tak powiem, z osób znajomych, czy nie? To pytanie. Masz gdzieś, czy nie? Czekaj, bo możesz mówić, bo ja muszę odnaleźć. Nie, no bo tak mi teraz przyszło do głowy, że w sumie rzeczywiście może albo ciebie, albo nas obserwować gdzieś tam jakieś grono osób. Refmeister. Czy to osób młodych, spoza otoczenia, czy środowiska i nie być w temacie. I rzeczywiście, no ja chyba też zacznę tak robić, bo to w sumie może być dobre źródło, jeżeli się udostępnia. Już nie chodzi mi o to, żeby tam śledzić, kurde, moje zdjęcia na Instagramie, to nie czerpię z tego jakiejś tam, nie wiem, wielkiej satysfakcji. Fajnie, że ludzie to gdzieś tam śledzą i to sprawia przyjemność, natomiast chyba rzeczywiście fajny pomysł, bo jak masz gdzieś tam te osoby, które cię obserwują, to wrzucać coś, co ci się podoba, to w sumie może być fajne. Tym, że możesz, tym bardziej, że nie zawsze tak komuś się to wyświetli, bo to jest kwestia tego, jak cię algorytm tam. Ale wiesz, zobacz, na przykład takie Narita Dogfight, które po pierwsze jest, kurde, dla mnie taką mekką, bo to było zawsze dla mnie i po prostu zawsze pokazywało świetny klimat, właśnie taki, który mi się podobał, torowy. No nie każdy to musi widzieć. W sumie to jest fajny pomysł, żeby to udostępniać, bo no i Circuit Soul jeszcze, nie? No, ale... Chociaż no tak, oni w social mediach mocno tam nie działają, nie, chyba. Nari to najbardziej aktywnie i to jest taka jakość, że wiesz, wszystko na bieżąco. Także chyba też zacznę to robić, bo w sumie może komuś pomogę i coś znajdzie fajnego dla siebie. Dobra, to mamy takie w sumie już ostatnie pytanie z tych... Już? Już? Tu już 3 godziny siedzimy. Tak, 3 godziny. Nie, no to dawaj z pytanie, później coś ciekawego. W czym siebie widzisz, gdyby nie drift i ogólna zajawka samochodowa? W sensie, w czym? Zakładam, że chodzi o samochody. Nie, no nie wiem. Nie, chyba ogólnie. Ogólnie? No. Ja to jestem ten informatykiem. Tam siedział i robił coś z komputerami pewnie. No ja mam taką zajawkę, o której nie do końca chciałbym mówić, bo pewnie ją bym dalej... Nie, bo jak to ludzie odbiorą, że tak, burleska. No, nie chciałem. No, mam taką jeszcze jedną zajawkę i z pewnością byłbym bardziej aktywny w niej. O, jeszcze tutaj jednak jest pytanie. Polskie top 3 driftowozów twoich. Oprócz twojego. No nie wiem. Tak uogólniając, to myślę, że dla mnie... Razem zbudujmy tą listę. No to pierwsze myślę, miejsce Janusz. No Janusz. Janusz. No. Bezkonkurencyjnie. 2. Kurde, ciężki temat. Nie chcę kogoś zranić. No, już zraniłem. No wiem, no zraniłem, ale nie chciałbym o kimś zapomnieć, o kim nie powinienem zapomnieć, bo nie wypada, bo ma super auto, ale no, na mnie naprawdę osobiście wielkie wrażenie robi auto tego Drift Patriota. Ale nie wiem, czy chciałbym... No nie, dla mnie to byłby numer 3. A 2? Ja bym jeszcze wrzucił w taką swoją topkę A86 Szesza.
O, bo i to jest ja tak. Strasznie lubię to auto. No dobra, jest... i to uważam, że to jest najfajniejsze top 3, bo mamy i auto, też takie dla mnie trochę wyświechtane hasło, ten hot boy, a niech będzie, takie auta, które stylowo mi się podobają, jest Janusza, a później jest zajebisty klasyk, po prostu mega stylowy Szesza i później mamy auto performance'owe, jeśli ty pasuje. No tym bardziej, że to jest rodzynek w sumie u nas, nie? Mhm. Także to jest fajnie zobaczyć. Wiesz, na to, że driftujące. Kurczę, oryginalny silnik, w sensie oryginalny z Hachi. No. Piękne koła, mega wszystko do siebie pasuje. Nie, jest taki konsekwentny ten samochód. To jest kozak. Nie wiem, Jacek, nie mam już żadnego ciekawego pytania chyba. Pokaż. Przeszliśmy wszystko. No proszę. Ty masz, o. No. Skąd się wziął ksywa Boczek? Ty pamiętasz, bo ja nie pamiętam w sumie. Znaczy, na pewno chodziło o to, że byłem podobny do Arnolda Boczka z Kiepskich. Ale to nie wiem, czy miał jeszcze jakieś inne podłoże. Ale ta ksywka powstała przed Bacon Matsuri chyba, co? No przed, no. Ale to było trochę chyba od Boczka i trochę od początków twojej otyłości? Nie wiem. Początki twojej otyłości. Nie, to już było w trakcie mojej otyłości. Nie, to już, były już chorowałem wtedy. Już wtedy miałem grube kości. Nie, no to gdzieś tam ten okres, ale skąd to się wzięło? Cholera, nie wiem. O, Jacek, to jest pytanie dobre dla ciebie. Dawaj. Zakup auta lub części, które okazały się totalną klapą. Co ostatnio kupiłeś? I się okazało klapą. Miałeś taki zakup? Tylko muszę sobie przypomnieć, co to było. To jakaś pierdoła z AliExpress. A mi chodzi o auto, nie o części. O auto? No. Jakie kupiłeś auto i się zawiodłeś na nim? A, no to naprowadziłeś mnie na odpowiedź. Mercedes CLA. Tak. Mam rozwodzić się, co z nim było niepowodzeniem? Co? Mam rozwodzić się na temat tego, nie. Co jest niefajnego w tym samochodzie? Tak, nie polecam. Ja mam ten pytanie, na które znam odpowiedź od Radmana. Co robi Maria na Jasnej Górze? Często chowa się. Świeci. Co? Świeci. Jest Jasna Góra, no to świeci. No, na pewno. W tym roku odbędzie się na Słomczynie. Może. Nie wiemy. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Skąd pomysł na Bacon Kit? O, to jest dobre pytanie, no. To w sumie nie był do końca mój pomysł. I like bacon. To było coś, co było już zrobione w Stanach tak naprawdę, tak? Tylko, że tam nie było to zrobione z tego origina S13-kowego, tylko tam był chyba body z GTR-a R32 chyba zrobione. Do R36? Było takie czarne R36 i on właśnie na tej zasadzie to zbudował. No i w sumie to, że Mateusz Dziekoński z ProDriftu podarował mi w prezencie ślubnym rozbite jego body. Mówił, Boczek, jedź to zabierz tam. Ja mówię, no spoko. I polepiliśmy to i dopasowaliśmy tam ze znajomym. Także... Nie wiem, no to jakaś była inspiracja właśnie tym czarnym E36 ze Stanów. Niestety nie pamiętam, jak on się na Instagramie nazywał. Tylko, że tamto body jakoś tak bardziej pasowało i było bardziej zbliżone wyglądem do tego, co zrobił Szeszu, tak? Czyli bardziej gambienowe. Bo no Bacon nie jest idealny do... budy 36, nie oszukujmy się. Nie. Bacon jest bardzo wytrawnym bodykitem. To jest bardzo wytrawny bodykit, który naprawdę uważam, że najlepiej wygląda na bardzo obniżonym samochodzie teraz. Mega szanuję, że Kuba zrobił tak, że to finalnie jest z takich materiałów, no, że znosi bardzo się dużo. To pomie mocno, no tak. Poprawił, no bo zna się na tym, jest profesjonalistą, ale ten robi to z materiałów, które znoszą po prostu, nie wiem jak on to zrobił, ale naprawdę widziałem na żywo, jak po dziurach to zasuwa bokiem i znosi dużo. Jest wytrawny, ale no ja szanuję w ogóle, że to zrobiłeś, bo to było odważne. Ja nie, szczerze, ja nie wierzyłem, że ci to Ale ja sam nie wierzyłem w
to, bo ja pamiętam, że jak ja to przywiozłem i wysypałem z samochodu na plac. Ty to robiłeś w Zambrowie. W Zambrowie, no. I... ja nie wierzyłem, że to się uda. I faktycznie jak polepiliśmy to z tatą, tak, i to już miało jakąś formę, poucinaliśmy te zderzaki i zawieźliśmy to do Sławka tutaj w Warszawie, do tego Tuning Plasta, no to też miałem wątpliwości, czy to zagra. Ja tak naprawdę trochę robiłem to na pałę, bo jeden zderzak uciąłem i nie mierzyłem tego za bardzo pod kątem gleby i w ogóle. Ale to tak, zawsze robisz takie rzeczy nietypowe, po prostu, kurczę, masz, wiesz, 2,50, a kupujesz Del Sola i takie nietypowe rzeczy, także to było odważne i że to w ogóle... Najśmieszniejsze jest to, że on naprawdę 90% prac związanych z przystosowaniem tego DE36 zrobił sam, w sensie we własnym zakresie, nie robił tego ktoś, kto zajmuje się laminatami na co dzień. Tak, to prawda. Robiłem to. Zrobiłem to. Zrobiłem tego laminata. No. Daj jeszcze jakieś fajne pytanie. Twój wymarzony JDM. Mój? No w sumie NSX. O tym już mówiliśmy. NSX. No. NSX? Myślałem, że PSHK9. No ale... Wiesz co... Co innego wymarzono, co innego taki, który będę w stanie sobie kiedyś kupić, no. Myślę, że prędzej kupię sobie K9 niż NSX-a. Kurde, mój wymarzony JDM? Nie wiem, jaki jest mój wymarzony. Ja o wielu marzę. A taki najbardziej... Ja chciałbym chyba Hachiroku mieć. Lubię to auto. Tylko, że to jest już raczej mało osiągalne, no. Ale... No wiesz co, to zależy, kurczę... No tylko, jest, że nie jest, Lewina, Trueno chciał. Jest przynajmniej dwie osoby takie są, które znamy, które mają świetne po prostu kolekcje i to jest w ogóle najlepsza opcja, którą można zrobić, tak? Nawet to nie muszą być najlepsze wersje tych samochodów, ale bardziej kolekcjonowanie modeli aut japońskich, no pozazdrość na pewno sprawia to niesamowitą frajdę i satysfakcję, gdzie uzupełnia się jakieś, nie to, że braki, ale fajne właśnie klasyczne, no bo to są już w pewnym sensie klasyczne, ale te takie auta japońskie, które nam się kojarzą z jakimiś takimi klimatami. Ta, ale jak ja bym miał już takie auto kupić, to chyba faktycznie bym je zrobił tak, żebym je zamknął w tej kapsule powietrznej, żeby stało w garażu, nie? I mieć to w takim idealnym stanie. Ja strasznie jestem ciekawy. Tutaj pytanie bardziej do was, jak możecie to odpowiedzieć na to w jakiś sposób, bo właśnie wydaje mi się, że chyba na Speed Hunters dawno temu czytałem i chyba wydaje mi się, że były zdjęcia chyba w Szwajcarii, gdzie to było gdzieś w Europie, chyba w Szwajcarii gdzieś gościu ma Hachi w piwnicy. Jest, i z której nie da się go wyciągnąć już. Ale nie, inaczej, to może jest to samo, o którym mówimy. Jest od początku spuszczone wszystkie płyny i to auto miało tam zostać. Pamiętam, że to było powiedziane, że jest auto, które nigdy stamtąd nie wyjedzie i na zawsze tam zostanie i zawsze będzie idealne. Ja nie pamiętam, czy to auto było nowe, ale pamiętam, że było mega świeże i z założenia... Ja nie wiem, czy tam było tak, że tam były dostosowane warunki, żeby korozji w ogóle nie było na tym aucie, czy coś w tych pomieszczeniach, że tam było, odciągało wilgoć i w ogóle tam ja coś wiem. Tam było. Ja nie pamiętam, wiem, że ten artykuł taka, kiedyś taka widziałem. Ciekawostka, to było bardzo, bardzo dawno temu o tym czytałem i to jest no mega, mega zajawa, żeby coś takiego zrobić. Swoją drogą ciekawe, bo przy okazji jakiegoś tam... Nie wiem, czy ci mówiłem o tym takiego, to szczegóły opowiem ci później, ale auta, które można było kupić na licytacji. Ja dowiedziałem się o tym, że kurczę, tam bo auto stało chyba 5 lat w miejscu pod chmurką i nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo gdzieś tam dzwoniliśmy do ASO, no mówię, szczegóły nie są takie fajne, opowiem ci później, że kurczę, no można się spodziewać różnych rzeczy. W sumie nie myślałem o tym w ten sposób, że jak auto stoi pod chmurką, takie, że tak powiem, nieprzygotowane, to nie jest takie do końca bezpieczne, żeby to od razu odpalić. Od razu mówię, nie jestem jakimś mechanikiem, więc może jako laik wyjdę, no po takim czasie na pewno, no te... Gdzieś, a w ogóle widziałem na YouTube ostatnio... Coraz częściej zaczynam oglądać YouTube'a, bo fajniejsze rzeczy mi się wyświetlają. Ja nie szukam, tylko oglądam to, co mi się wyświetla jako sugerowane. Widziałem w ogóle filmik, ziomek ze Stanów, słuchaj, kupił
Evo 9 z tą oryginalną z szybkich wściekłych Tokyo Drift. Tokyo Drift? Nie. To, a ja widziałem to na lawecie mieli, to na miniaturce było chyba. Tak, nie? Ja widziałem. To ja widziałem filmik, dostałem to w propozycjach. No właśnie, ja widziałem filmik, jak oni to auto odbierali, nie widziałem innych odcinków, bo mówię, ja nie oglądam tego wszystkiego. Ale oglądam. Ja nie wiem, czy to jest faktycznie ten z planu, tak? To jest to auto, jest okay. Całe na HKS-ie zrobione, cały silnik, wszystko. Tam coś widziałem, jakiś następny odcinek, że okazało się fuck upem, że coś jest spieprzone w tym aucie, czy nie żyje, nie mam pojęcia, ale tam jeden z tych ziomeczków, który jak odprowadzili to auto już kupione gdzieś tam do warsztatu, powiedział, że podobno, kurczę, nie wiem, niech ktoś mi wyprowadzi z błędu, teoretycznie auto, które stoi 3 miesiące, już należałoby zmienić olej. Nie wiem. Jak najlepiej zacząć i wejść w świat driftu? Zacząć, no. Zacząć to jest jak ze wszystkim. Jak chcesz nauczyć się malować obrazy, to musisz zacząć od kartki, musisz zacząć malować. No, tak samo jest z jazdą. Fajnie. Myślę, że przede wszystkim nie bójcie się, używajcie mowy. Ludzie naprawdę z chęcią wam wiele powiedzą. Zadawajcie pytania na żywo. Tak, to ja prawda. Lubię rozmawiać. Ja nie lubię. Dlatego chyba podcast zrobiłem. No. Dlatego zadajesz pytania, żeby nie mówić. Ja dzisiaj właśnie dużo mówisz, to mi się podoba, bo chciałem w końcu zobaczyć podcasta, w którym to będziesz dużo mówił. Gdybyś mógł wybrać sobie darmowy weekend na torze, to na którym? Zależy jakim autem. Ja bym strasznie chciał Nürburgring zobaczyć. Znaczy przejechać się tym Touristfahren, tak? Czy coś tam jest. No... Znaczy, no tak, no jest dużo takich miejsc. No, Nürburgring jest świetny. Ja na przykład z Evo strasznie, ja sprzedałem Evo, bo... Majkiego próbuję namówić cały czas, że tu przyjechał i opowiedział o tym, o Nürburgringu, jak się organizuje taki wyjazd, ale on się wstydzi. Majki się wstydzi? Myślę, że nie ma czego. Jaki przyjeżdżaj. Ugościmy cię. Nie, no strasznie chciałbym na Nürburgring pojechać. Ja Evo sprzedałem w ogóle dlatego, że nie widziałem możliwości. Bałem się po prostu tak zmodyfikować. Dlaczego? Bo twoje Evo to pojechało do Holandii, tak? Nie, do Hiszpanii. Do Hiszpanii. No. A nie wiesz, jaka jest jego dalsza historia? Nie masz. Nie, jestem przekonany, że jest sprzedana dalej, bo pamiętasz, pokazywałem ci zdjęcia. W ogóle ja auto wizualnie wróciło praktycznie do serii. No tam nie było wielkich modyfikacji, nie oszukujmy się, tak? Sprzedałem te elementy Voltexa, ale kupił je chłopak, który ma, kurczę, halę. No też niesamowite wrażenie to robiło, bo ma jakieś Focus RS, te pierwsze generacje, BMW 5, te starsze. Nie znam się na tych modelach, ale Lancerów po prostu multum, jakieś Lunch i Delta Integrale. Natomiast on tak strasznie drążył i nawet coś mu szukałem, jakichś samochodów, bo chciał coś pohandlować w pewnym sensie z Lancerami, z Focusami. Mam wrażenie, że to na handel brał, natomiast ja dlatego sprzedałem, bo bałem się, że nie jestem gotowy na tak profesjonalne, bo takie zaangażowanie, takie zniszczenie Lancera, żeby go tak przygotować, żeby rzeczywiście można było pojechać sobie na weekend, czy tam na jeden dzień, nie wiem, do Brna, czy coś. No ale ja, to był też moment, gdzie już miałeś się 36, nie? Gdzieś tam złapać bakcyla też na tego drifta. Nie, no ja drift chciałem już jak miałem 36, a zacząłem sprzedawać Evo, bo chciałem zrobić fajniejsze auto. Natomiast ja nie jestem jakiś tam górnolotny i znaczy nie mam wygórowanych marzeń i naprawdę mi wystarczyłby dzień na Poznaniu, dzień na torze w Brnie. Nie wiem, no strasznie chciałbym na jakiś tor w Japonii może kiedyś pojechać, ale to są takie rzeczy, które nie wiem, czy kiedyś wydarzą. A mój AP3 jeździł po Nürburgringu. No wiem, mówiłeś. Masz jakieś fotki aktualne? Nie. Nic tam nie ale widziałem, działa. Żeby ta dziewczyna wrzucała. To może już nie działa. Nie, no chyba działa. Ale się tam wizualnie nie zmienił nic w sumie. Tylko klatka wjechała do środka. Słuchajcie, trzeba mierzyć siły na zamiary. Marzenia można mieć i można sobie marzyć, że się pojedzie, kurczę, na nie wiem, na Fuji Speedway czy gdziekolwiek, ale pojechać, popatrzeć to nie to samo, co kurczę, jeździć na... Naprawdę, kurczę, kajotesy, treningi driftowe, cokolwiek. Po prostu żyjcie tym, jak jest dzisiaj, to tym, co możecie sobie kupić dzisiaj. Marzyć to tak można jest. Jakiś... Nie przejmujcie się tym, co mówią inni, jak sobie chcecie coś robić, tylko robić swoje i tyle. Tak. Dawaj jeszcze jakieś... Co, już zamykamy? No już wszystko. Tak, wszystko. No mówię ci, pokaż naprawdę. Się, coś znajdę. Nie, jakiś, nie ma żadnego rarytasa nie ma? Ale rarytas to znaczy. Jakieś sprośne pytania?
Było jedno. Jakie? Od Zip Składu. O, dawaj. Ile razy dostaję zdjęcie siuraka od Piotrka Homy? Jeszcze nigdy, jeszcze nigdy. My czekamy cały czas. Czyli chłopaki, czyli skolejkowani, to... Poprosimy, podeślijcie. Nie, Homa, śmiechy. Pozdrawiamy i chłopaków tak z Zipów i Homa. Ty możesz mi zadać jeszcze pytanie. Ja ci zadam. Podobało ci się? Podobało mi się. I mam nadzieję, pytanie, że kiedyś sobie to powtórzymy jeszcze. Nie, no musimy powtarzać. To fajnie jest urozmaicać. Myślę, że będzie ciekawie, jak będą ludzie wracali, bo będą inne tematy niż twoja historia i tak dalej. No. A ja pytanie tobie zadaję, czy w końcu się zobowiążesz i naprawdę kupisz jakieś auto do upalania? Ja jak nie. Tam. Ta? Jak szwagier chwilówki się włączy, to może wtedy tak. Nie, no, ja co finance. Realnie, no to w sumie zainwestowałem dużo teraz w ten podcast, tak? I no nie wiem, na pewno coś zrobię. Tylko kiedy, nie wiem. Na pewno coś zrobię. Na pewno, no. Na 100%. Nie wiem, no, coś będzie. Z czasem coś będzie, może w przyszłym roku. No, ten sezon raczej nie, ale... Kurde, bo oczywiście wszyscy trzymają chciałbym kciuki. W takiego jesika wjechać. W ogóle od kiedy zobaczyłem Arka Piechny 350Z, to jestem tak zakochany w tym samochodzie, że przeglądałem ostatnio, ale to dalej są ceny duże. Kurde, tak, są duże. Kupić to, nawet Anglika patrzyłem, to 25-30 tysięcy się kurde, płaci. Kurde, fakier, ja chciałem kupić, znaczy na etapie ISA rozważałem 350Z. I czy żałuję, czy nie żałuję, nie wiem, ale... Ale ja nie wiem właśnie, jak tam jest z tym, czy to... Fałku się zostawia do driftu, ale chyba ma tam seryjny motor, zostawia się, nie? Tylko mnie trochę ktoś przestraszył, ja nie pamiętam, ktoś mi polecił kogoś chyba z Radomia, kto robi 350. Ja nie, może coś mylę, ale rozmawiałem z jakimś ziomeczkiem, który rzeczywiście gdzieś tam czy serwisuje, czy obsługuje te Nissany 350Z, czy ogarnia temat. Mnie trochę przestraszył ten ziomek z tym, że tam jest jakiś problem z tymi silnikami, że jak, nie wiem, stuknie ta panewka, to już silnik leży, tak? I trochę mnie odstraszyło to, że może za mało szukałem. Nie widziałem znaczy, jakiegoś takiego... Ja czasami, ale... nie wiem, czy oglądałeś kiedyś Kupcia na YouTubie? Tego, co robi te Zetki? Nie, ale no to kojarzę. Tam oni jak czasami wrzucają jakiś odcinek, jak jadą na przykład na oględziny jakiegoś tego auta, to tam naprawdę jest masę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę w motorze, wiesz... Czyli one muszą być trochę awaryjne, jeśli... Nie wiem, wiesz... może, ale mi się strasznie podobają jeździwo najbardziej kontrowersyjne, co Kuba, zawsze Kuba mi wytyka. Strasznie mi się podobała kabriolet. Znaczy nie podoba mi się z zamkniętym dachem, tylko podoba mi się z otwartym dachem bryła bardzo. No tak, z zamkniętym jest... Nie, jest dramat. Średnio. No, jest dramat. Ale to jest tak, jak jest z tym Lexusem. Jak ten Lexus się nazywa? SC. No, no to on też, no jak tak. Jest kabrioletem, no i ma zamknięty dach, to wygląda SC dramatycznie. SC 30 to jest moje nadauto. Jakbym miał zrobić auto stensowe, takie dla siebie auto stensowe, które będzie stensowym, z mega kątem, wielkim wiadrem, to chciałbym ST430. To ja nie widziałem, jest kilka takich fajnych samochodów na świecie, nie jest ich dużo naprawdę, mam większość na Instagramie polubionych, ale nie jest ich dużo i to jest takie też trochę wytrawne auto, bo nie do końca mam wrażenie docenione. W sumie nawet nie oglądałem żadnych testów czy coś, ale poczekaj, bo chciałem o tym 350Z. Mnie najbardziej odstraszyło 350Z to, że mówię, może nie dokładnie szukałem, ale nie widziałem jakiegoś typowego adaptera czy czegoś do skrętu, żeby tam te kąty lepsze łapał. I no to, co zacząłem szukać, no to wiesz, Maxa, no to jest kurde taki już koszt. Trzeba by było ten, z Arkiem się skonfrontować i z nim pogadać, wiem, jak to no wygląda. No, piękne auto, no super. Tym bardziej, że ono się tak pojawiło, nie było nigdy Zetki na Next Levelu innej, nie? Także był jako nie, pierwszy. Dźwięk jest po prostu super. No. Arek obniż jeszcze bardziej, będzie super. Tak, Arek weź to w końcu obniż. Wpuszcz tam gwint. Nie, ale no tego typu auto, czy... Jak na Belly Boys to jest dobre auto. No. Znaczy ja szczerze mówiąc myślałem nad tym, jakie ty miałbyś mieć auto parę dni temu, bo tak coś mówiłeś o IES-ie, ale ja nie wiem, czy ja ciebie widzę w IES-ie. W miacie, nie? No kurczę, naprawdę, już nie chciałem tego mówić, ale zastanawiałem się nad małym autem, no bo ty... Ale wiesz, co jest najgorsze, że ja lubię te małe auta, ja bym chętnie kupił miatę, tylko że
Jak kiedyś do Sebastiana Stępińskiego próbowałem wsiąść w Mazdy, to nie dałem rady, nie? Co gorzej niż do Delsola? Znaczy musiałbym chyba zrobić tak jak... jak się nazywa... Nie, jak się nazywa ten... lakiernik z UK, co był Mazdą RX-7 u nas. Zawsze zapominam, jak on ma na imię, ale no mniejsze, Adam. Adam, no. No to on mi właśnie opowiadał, że w MX-5 ma przykręcony fotel do podłogi po prostu, bo on jest mojego wzrostu mniej więcej. No, no. No jest dużo większy ode mnie, tak? No. Obwodowo. Nie wytykają dwóch. No więc to... Jest w trakcie choroby. Znaczy wydaje mi się, że jest do zrobienia, no. No fajna by była miatka. Myślałem kiedyś o tym, szczerze powiedziawszy. Znaczy, ja, miaty są zajebiste, mi troszeczkę brakuje w miatach. Ja nie wiem, musiałbym poszukać, jakie mi się miaty podobają. Nie mówię, że one są brzydkie, ale kiedyś, jak ten internet się rozwijał, ja pamiętam takie miaty ze Stanów MX-5, które miały takie pady popieprzone, też właśnie jakieś kąty. Trochę one chyba miały inne właśnie zderzaki, błotniki. Ja totalnie nie znam. Tam jest sporo chyba tych pakietów w ogóle, no, do MX-5. Ale to wtedy naprawdę bardzo mi się podobało. Podobają mi się... Notabene, ziomek ten barber, który tam, co ci mówiłem, to się u niego strzeżemy. On też właśnie ma MX-5, w ogóle Seweryn pozdrawiamy, bo ogląda. Ja też nie wiedziałem, no wszystkie samochody teraz ceny idą w górę i kurczę, po rozmowie z nim wyjechałem, patrzyłem na Elixie i rzeczywiście, no już nie ma. Ale takich, wiesz, znaleźć, czekaj, to MX-5. Jest NB, ta z otwieranymi lampami. No, on doskonale, zawsze mówił NB, no i tak dalej, no, nie wiem, tak, no to jest, właśnie też. To jest naprawdę bardzo trudno znaleźć już, bo nie pamiętam, jak te kolejne były, to były NX? Kurczę, nie, nie miałeś otwieranych światełek, tylko miałeś ten tył, ten sam tak naprawdę, tylko przód się zmieniał. Wiesz tak, co, to... mi się strasznie podoba też miata, bo jest fajna ta opcja, ten miata challenge to się chyba miata nazywa. Cup. Miata cup. No, no to teraz na Slezji było niedawno jakaś runda, to jest mega, no. No fajnie, fajnie. To też, kurczę, nie jest tanie, bo de facto samochód z samochodem, tam nie ma takiego... To jest fajne, że kurczę, w takich eventach, czy takich pojeżdżawkach torowych, wiesz, no opony też się zużywają nie tak jak w drifcie, więc to jest o tyle trochę tańsze, a opony są na pewno droższe same w zakupie, natomiast de facto, kurczę, samo uczestniczenie w tym nie jest tanie. No, no ale jeszcze masz tą opcję tego ESK-a, nie? Co masz 1.8 ES-y jeżdżą. No. To też jest fajna opcja, bo to chyba się wszystko dzieje na Poznaniu tylko, nie? Nie, chyba nie tylko na Poznaniu, wydaje mi się, że chyba też na Słomczynie. Ale to w ogóle jeszcze żyje? No tam jeździł ten twój znajomy chyba, nie? No, wydaje mi się, że to jest ten ziomek od Kamila, ma lakiernię w Otwocku. Jeśli nie mylę tej osoby. Natomiast z tego, co słyszałem, to tam już wchodzą naprawdę takie detale techniczne, że te auta są tak rzeczywiście przygotowane, jest konkretny regulamin, że to. No bo to chyba jest mieć. Tak, jak nawet Grobla mówił, że musisz mieć radio seryjne czy coś w to samochodzie. Znaczy, nie, no bo to już wydaje mi się, że Puchar jest, ale to też mogę się mylić, już może podchodzić gdzieś tam pod PZMOT, więc już może być taki konkretny regulamin pod to. Nie wiem, czy miata Cup, czy tam Challenge, nie, to już to też mi się to chyba jest zjawkowe. Bardziej ten, no, tak, ale no, miaty mi się też właśnie pod tym kątem podobają, że to nie jest drogie w zakupie. Właśnie ten Seweryn mówił, że totalnie taką serią da się pojeździć i ja mówię, no z tym 1.8 silnikiem to ale wiesz chyba co, całkiem nie jest jeździć ja z tego, co Jimmy mówił, to tam ja daje radę. Ja ci powiem nawet w ten sposób, ja nigdy nie porównywałem siebie, nawet jak tam Lancerem byłem parę razy pojeździć, nawet na Łączy, gdzie były pomiary czasu, nie porównywałem siebie i nie zazdrościłem innym, że mają lepszy czas. No kurczę, ja się po prostu dobrze bawiłem za kierownicą, więc nawet znaczy, nie wiesz, szukałbym. Ja też miałem tak, że koni mi dawali ten chip do pomiaru, jak go kładłem na fotel. No, ja na to no, nie patrzyłem, a to była zajawa, że się przejeżdżasz takim stenskarem po torze. A w ogóle to wygląda, ty wiesz, jak to wygląda, że ten Miata Cup, czy te VTEC-owe zawody, to jest w formie takiej, że jest, nie wiem, start jakiejś kwalifikacji, czy to jest kojazd na czas? Ja właśnie się zastanawiam, czy to tam, jest później ja wyścig? Nie wiem, czy tam nie jest tak, że jest właśnie wyścig, że wszyscy jadą. O, zajebiście. Tak mi się wydaje, że może no tak być. No to fajnie. Myślałem, że to jest kojazd na czas. Znaczy, kurde, w sumie takich serii to jest dużo, bo masz to Rio Cup, Picante Cup, co tam kije jeżdżą. Myślałem, nie? To jest masy takich serii różnych. Takich jeszcze, typowo pod markę model samochodu. Nie, nie wiem, czy ten kolega Bartłomiej Wiczyński nas ogląda, pewnie nie, bo on jeździ na motocyklach cały czas w Mistrzostwach Polski, ale to jest taka też ciekawa anegdota właśnie, że nie potrzebujesz naprawdę wielkich mocy, najwyższych modeli, samochodów, motocykli, bo mam takiego ziomka, jeszcze jak jeździłem w 2001 roku, jeździłem Hondą CB600 F3 w Pucharze do 600 cm, a Bartek wtedy już jeździł w Stock Sportach, co się wtedy jeszcze nazywało.
Hondą CBR1000, jeśli dobrze pamiętam. I co z tego, jak myślę, że on by to potwierdził dzisiaj. On mi wtedy powiedział, że najlepiej bawił się w pucharze Hondy CBR125. Bo po prostu wtedy wszyscy jechali... Równie. Nie chodzi o małą prędkość, ale jechali wolniej, świetnie się bawili, była mega konkurencja, dosłownie łokciami się przepychali, że była super zabawa, więc takie puchary, tak jak mówisz, Kia Picanto, ja nie wiem, czy to jeszcze jest, ja też kiedyś jest, tak. Zajebista tak. opcja. No tam jest w ogóle tak, że od Kii chyba możesz kupić samochód, który jest przystosowany od razu do tego kapa, czy tam są firmy, które dostosowują. Chyba kupujesz gotowe regulaminowe auto, tylko widzisz, tu trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę, że już decydując się na coś takiego, znaczy, to jest już taka profesjonalna forma. Tam w ogóle forma. Dużo młodych ludzi jeździ, takich zaczynających w motorsporcie. Ale wiesz, tam możesz jeździć bez prawa jazdy. Ale nie? Boczek, ale to jest tak jak kurczę w kartingu. Wydaje się, że karting to jest, wiesz, zabawa. Jak rozmawiałem z kierownikiem, z Michałem ze Słomczyna jeszcze rok czy dwa lata temu, to on powiedział, że naprawdę to są takie pieniądze, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że no wiesz, tam opony i wszystko, że jakie to też opony, że masz podobną ramę, kurczę, wiesz, na lewe, na prawe łuki czy coś, no to już naprawdę chodzi o to, że to jest ta różnica, tak? Każde takie track day, eventy, to czym jest Next Level, czy HTG, czy Sedius, czy Puchar Miaty, czy tam Miata Cup, przepraszam za przekręcenie nazwy, czy te VTK-owe opcje hondowskie. To są wciąż rzeczy zajawkowe, które dzieją się parę razy w roku. Natomiast wiesz, jeżeli podejmujesz decyzję, że wydajesz konkretne pieniądze na auto zbudowane regulaminowo i chcesz wziąć udział w serii wyścigów, to jestem przekonany, że są dużo większe koszty i bardziej podchodzisz do tego profesjonalnie. Na pewno, no. I to jest trochę ta różnica. Na pewno sprawia to wielką przyjemność, bo strasznie chciałem w czymś takim uczestniczyć, ale to są już inne zobowiązania. No, no to nawet to, o czym ostatnio rozmawialiśmy, żeby kupić nawet piątego gena Civica z B-serią i go Cennego. Tak wybebeszyć i laminaty. Kurde, ja bym chciał strasznie Seicento i jakieś ten Rallycross. No i zrobić fajne Seicento na jakimś fajnym kole, z jakimś fajnym oklejem, nie wiem, jak można zrobić fajne Seicento, przepraszam, bo nie śledzę, ale coś fajnego, jakieś fajne Seicento i pozapierdziać. No w czymś takim, kurczę, przystępnym cenowo, żeby te parę razy w roku, raz, dwa razy pojechać sobie z dzieciakami, no. Jakiś taki weekend spędzić, fajnie było, tym bardziej nas łączy, nie mamy daleko. Jacek, godzina 50, nikt nas nie posłucha. Godzina 50? To jest najdłuższy odcinek? Najdłuższy, że... To nie było celowe, ale fajnie. No, nie wiem. No, mam nadzieję, że coś ciekawego powiedzieliśmy. Coś, o czym może nie wiedzieliście, a się dowiedzieliście. Jak macie jakiekolwiek pytania, z chęcią przyjdę jeszcze raz do boczka. Daleko nie mam. Możecie śmiało na bieżąco pisać, jak się zbierze jakaś większa ilość, to na pewno będziemy tutaj, może nawet w większym gronie, jeśli dojdzie jeszcze jakiś jeden mikrofon, to mam nadzieję, że tutaj będę mógł rozwinąć to do 4 osób w czasie rozmowy, więc to będzie fajne. Także dziękujemy bardzo za godzinę 50 z nami. Życzymy miłego słuchania. Mamy nadzieję, że się miło słuchało. Miłej niedzielki życzymy. Dziękujemy bardzo. Dzięki.